Zero. Dobry wieczór Państwu z pokładu Lamborghini Huracana. Witam serdecznie, Dorian Bierkowski z tej strony i mój dzisiejszy pasażer, pan Karol Strasburger. Witam. Tak, witamy serdecznie. Dzisiaj słoneczny dzień w Warszawie. No właśnie, nie jechałem nim nigdy, ale tak pomyślałem, że jak jest okazja, no to warto doświadczyć czegoś takiego, bo to są samochody, którymi na co dzień nie jeździmy, ale powodują, że serce bije szybciej. Mam dla Pana małą propozycję, bo zauważyłem, że bardzo podoba się Panu samochód. Może się na chwilkę zamienimy. No, spróbuję Pan tutaj. No, spróbuję, zobaczę z przyjemnością. Tym niebieskim. Hamulce ceramiczne. No właśnie, widzę, że łapią dobrze. Łapią bardzo dobrze. Mam taką sytuację bardziej, bym powiedział, emocjonującą, tym w środku jestem spokojniejszy i zwalniam. Jak żonę wiozę do porodu, gdzie się bardzo śpieszyłem, to wtedy wszystko zwalniałem. Nie wiem jak wyłączyć, więc nie wyłączam, a może nie trzeba w ogóle wyłączyć. Nie trzeba, już jest na parkingu, może Pan pójść. Dobra, to ja się wypinam z pasów, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaufanie. Nie ma najmniejszego problemu. Także było to też dla mnie jakimś komplementem, że Pan mi zaufał. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. zero.fuksiarz.pl. To chyba się zaczyna jakoś tak. Co mówi palma do palmy? Za palmy. W ten sposób się zaczyna programy podobno, panie Karolu. Karol Strasburger jest moim gościem. Witam serdecznie. Witam, kłaniam się, bardzo miło. Witam Państwa. No jestem, dożyłem, dojechałem. Żywy, tak. Przygoda piękna, naprawdę, auto super. No widziałem, że przejechał Pan się niby tylko trochę, ale tak podejrzewam, że pod samą redakcję już Pan prowadził. Nie, do redakcji to nie jechałem przez tutaj tunel, aczkolwiek no, tunel robi swoje przy takim aucie, jak się jeszcze okno otworzy, to efekt jest w środku niebywały. Nie, przejechałem się tam po terenach podwarszawskich. No właśnie są zgłoszenia, że ktoś 260 jechał. Poważnie? Po tak. A to nie siwy mężczyzna. A to nie ja, bo przecież my się 300 jechali, no to jak? Gdzie 260? To jeździ Lambo 260, nie. No dobrze, panie Karolu, ja zacząłem od suchara i to przeszło u pana niezauważone. I, no czy pan tego nie lubi po prostu i dlatego nie, pan... Nie lubię takich krótkich, ja lubię anegdoty, takie dłuższe. No to na przykład jak powinienem to zacząć? No ja nie wiem, bo to nie jest mój program. Ale co, powinno być coś o Jasiu na przykład? Jakimś? Nie. Lubię o lekarzach na przykład. No to już dowcip o lekarzach. Zaraz no ja mam taki jeden. No to proszę. Co to pyta pacjentka lekarza. Panie doktorze, chciałem zapytać, do której pan przyjmuje? On mówi, jak to do której? No do tej. No ale nie lubią tego lekarze, więc nie chciałem zasugerować niczego złego. Taki dowcip po prostu. Rozumiem, ale nie obrażają się chyba na pana ofiary dowcipów. No niektórzy tak, nie? Blondynki się obrażają. Tak? A żona jest blondynka czy brunetka? Nie jest. Ale jak mówiłem... Bo wszystkie blondynki się obraziły po prostu. To znaczy one mają takie niewyraźne miny, jak się mówi, że nie są za mądre i wtedy tak trzeba oczywiście powiedzieć, że to niekoniecznie o blondynkach. Próbuję to tak zelżeć, żeby nie było jakiegoś obciachu. Obrazili się więźniowie kiedyś... Ale wszyscy? No ja nie wiem, ale ci, którzy napisali, bo napisali do telewizji, że czują się obrażeni. No to nie wiem dlaczego, może nie wszyscy oglądali. A co to był za dowcip o więźniach, że się poczuli obrażeni? No mogę go powiedzieć, z tym, no proszę, że... No, bo ja chciałbym, żeby na mnie też się... Obrazili się? Tak, bo jestem obrażony na więźniów. W więzieniu siedzi jąkała i trędowaty w jednej celi. I w pewnym momencie ten trędowaty wziął nos, tak sobie odkręcił i wyrzucił przez ten lufcik mały. Wziął ucho, zrobił podobnie. No i tak mu się jąkała spokojnie przygląda. Z tym, że to musi paść słowo jakieś takie... No niech pada. Niech pada, jesteśmy o 8:00, już 20:00, to już dzieci śpią. Tak mu się przygląda i mówi tak, widzę, kurwa, że powoli spierdalasz. No i to spowodowało, że więźniowie poczuli się urażeni. O Jezu, nie wiem dlaczego. Żeby oni tacy byli wrażliwi, jak na wolności byli, zanim trafili do więzienia, to by było lepsze dla świata. No więc właśnie, no każdy ma swoją jakąś tutaj moralność i nieprzewidywalność. Kiedyś rozmawiałem, mają zdjęcia w areszcie, co prawda nie w więzieniu. Zapytałem tego klawisza, jak pan sobie radzi z tymi ludźmi, jakie są metody, żeby do nich dotrzeć jakoś, ukarać ich. A panie... To w ogóle nie działa jak do normalnego człowieka, bo ja go mogę uderzyć, mogę mu wybić zęby, mogę obrazić go, to nie reaguje. My mamy swoje metody, bo oni wtedy na to tylko reagują. Więc okazuje się, że na taki żart zareagowali. No to ja nie wiem, jaka to moralność, ale o więźniach mieliśmy dużo ostatnio i tak naprawdę chyba nie spotkałem jeszcze nikogo, który powiedział, że jest winny. Wszyscy są niewinni. I może ci trafiają, może dlatego tak się może czują. Złych łapiemy. Łapiemy może niewinnych, a winni są do wolności. Właśnie teraz tak sobie pomyślałem, że siedzą w więzieniach ludzie niewinni. No, po prostu za nic. Zgadza. Jeżeli ja nagle mówię żart o więźniach, to tych niewinnych to dotyczy, dlatego się poczuli obrażeni. No, jest teraz pewna logika. Po latach zrozumiałem. Niech mi pan powie, czy pan wyczuł moment, w którym... ludzie przestali się, muszę to powiedzieć jednak, no dobrze, ludzie śmiało. Przestali się tak do końca śmiać z pana dowcipów, tak. A zaczęli z pana. Nie. Nie? Nie. No bo... To nie tak było. Nie, tak było, no bo... ale nie do końca. Bo ja wiem kiedy, ja jestem bardzo świadom wielu rzeczy. Dobra. Ja nie będę bronił czegoś, co uważam, że jest głupie, skoro jest głupie, ja to widzę. Ale to było tak, że... te dowcipy takie różne, które w moim pojęciu są śmieszne, ale nie mogą właśnie nikogo obrażać. Godzina 14, sobota, niedziela, to nie można używać tych słów, które przed chwilą użyłem nieopatrznie, więc trzeba delikatnie, trzeba tak jakoś, żeby może mniej o polityce, mniej o kościele, bo to też drażliwe, o policjantach to lepiej też nie i tak generalnie brakuje. Jednej Jasio ciągle obrywa. Jasio taki to jest najlepszy. No więc ludzie stwierdzili, że to jest nieśmieszne i że to są suchary i dajcie spokój, i pisali tak. Przestańcie, niech on już przestanie opowiadać te dowcipy, to jest żałosne, tego się nie da słuchać. No to do mnie to dociera to wszystko, tak? Te wiadomości do mnie docierają, więc rozmawiam z redakcją, mówię, słuchajcie, okej, no jak to jest takie, ja się nie upieram, tak, to ma takie być luźne, ale to nie to, że boki zrywać i że się spada pod stół z tego powodu, ale mogę unikać, przestałem. No i w tym momencie zaczęły być telefony i listy. Co się dzieje? No nie, no gdzie te dowcipy? My tu otwieramy telewizor, czekamy, a tego nie ma. No niech on gada te dowcipy, bo nam tego brakuje. No więc w jakimś momencie to przeszło. To jest bardzo z punktu widzenia, myślę, takiego społeczno-telewizyjno-showmejskiego, nie wiem jak to określić, taki rodzaj pewnej filozofii. Jak się przechodzi od czegoś, co jest głupie, beznadziejnie czasami, kompletnie nieśmieszne, poprzez łapie się drugie dno i nie to, że się ze mnie śmieją. W tej chwili nie śmieją się ze mnie, tylko... Nie, teraz to już jest zjawisko. Czekają, żeby to się zdarzyło, prawda? Tak. Czyli by się oszukali, gdyby tego nie było. I oni wiedzą, że ja mam dystans do tego, bo to nie jest to, że... Ale ten dystans pewnie pan złapał z czasem na początku. No właśnie, chciałbym pewną chronologię ustalić. Dobrze. Czy było tak? Pierwszy etap, opowiadam dowcipy, bo uważam, że są śmieszne i ludzie się śmieją. Nie. Pierwszy etap był taki, jak rozpocząć program. Mhm. To jest wielki dla każdego, myślę, że dla pana również, bo powiedzenie dzień dobry, cześć, witam, pozdrawiam, zaczynamy i tak dalej. No ile razy można? 100 można, 200, ale jak wchodzimy w 1000 i 2000, no to szukamy czegoś innego, czegoś nowego. Pomyślałem sobie, że na początek można byłoby właśnie powiedzieć jakiś żart. Były takie początki, w których nawet były mi pisane różne takie żarty, różne takie anegdotki. Na początku ktoś to pisał, ale pisał również tym, którzy przychodzą, tym grającym. Czyli oni mieli się nauczyć, jak odpowiedzieć na tego typu zaczepkę i to miało być taką reżyserowaną formą jakiegoś takiego show, nie wiem jak to określić. To się nie sprawdzało, ja się do tego kompletnie nie nadaję. Więc pomyślałem, że tak, dobrze, z tego rezygnujemy, muszę wykombinować coś sam. Aha, może zacznę jeszcze od tego, że program nie ma scenariusza, nie ma prompterów, w tej chwili już nie ma reżysera, czyli... Ale kamery macie jeszcze. No, kamery jeszcze są, tak. I to nawet... I poza kamerami jest cokolwiek, czy już nie ma nic? Bo tak pan zaczął wymieniać. No jeszcze jest dźwięk, no. Jeszcze jest dźwięk. Jeszcze i pan. Jest, ja jestem, ja nie wiedzą, co ja powiem. Wychodzę, mówię dzień dobry i kombinuję. Widzę kolarzy. Bo pan zdaje się, jako kolarz jeździ trochę, to tak... No jako kolarz siadłem po raz pierwszy na rower dzisiaj od 6 miesięcy, to szybko, za szybko, żeby nazwać się kolarzem. Aha. Ale jak widzę do takich kolarzy, no to wymyślam coś o kolarzach i tak dalej. I tak mi to przychodzi do głowy i coś mówię, czasami fajnie, czasami niefajnie, ale nikt nie wie, włącznie z reżyserką, co tam się zdarzy. Mhm. Więc o tyle to jest fajne, że mam wolną rękę i tu się przyznaję publicznie, że wszystko co złe to ja i co dobre też ja. Mhm. Więc zacząłem tak kombinować, że nie ma żadnego obowiązku, ja nie muszę nic mówić na początku, mogę powiedzieć dzień dobry. Jasne, jasne. Jak się... Nie, tak się ale kombinuje. Chronologia żartów mnie interesuje. Jest etap, że te żarty pan wymyśla i czy one przez chwilę wymyślał pan je dlatego, że uważał pan je za zabawne? Nie. Dlaczego? Żeby zacząć. No bo... Żeby zacząć. Znaczy, ale one żeby... pana nigdy nie śmieszyły? Nie, niektóre są śmieszne rzeczywiście, ale nie wszystkie. Bo teraz, potem doszliśmy do etapu, w którym ludzie zaczęli tworzyć memy z tego, jak bardzo złe są te dowcipy i potem te dowcipy były dlatego dobre, bo są złe. Ale niektóre są fajne. I wtedy czują się widzowie oszukani, jak są fajne, bo oni tego oczekują. No tak, ale... Im gorszy dowcip, tym bardziej się wpasowuje teraz w program. To znaczy z dowcipem jak z perfumami. To jest kwestia gustu. Więc czasami ja otrzymuję na przykład od telewidzów dowcipy, które oni wysyłają, żebym je powiedział w Familiadzie, żebym skorzystał. Nawet jeden zaproponował wynagrodzenie, żebym mu wysłał, jak powiem, za to. Ale wysłał dowcipy, z których z mojego punktu widzenia żaden się nie nadawał. To nie był mój poziom żartu. Ja tu ustawiam trochę swój poziom. To znaczy ja po prostu uważam, że pewnych rzeczy nie powinno się mówić i one mnie kompletnie nie śmieszą. Więc oczywiście to przechodzi to przeze mnie, prawda? Ale jeżeli ktoś uznaje, że jest to nieśmieszne, ma do tego prawo. Tak no powiedziałem z perfumami. No jeden używa takich, drugi innych. Nie? To jest swego rodzaju fenomen, że program, który jest teleturniejem, nie jest programem o dowcipach. No nie jest. A jest po tylu latach tak ściśle z tymi dowcipami kojarzony. No właśnie, to tak jest śmieszne, nie? Ciekawe. Pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i jeszcze istniały kioski Ruchu, bo teraz już chyba przestały z rok temu czy 2 lata temu istnieć. Chyba nie ma. To wtedy można było, oprócz tego, że w kioskach były gazety, to były też takie książeczki z dowcipami. Były z dowcipami, tak. 100 dowcipów o gołej babie, nie wiem, coś takiego. No i tak sobie myślę, że kurczę, jakby trochę tą chronologią zakręcić, to pan w tamtych czasach, jakby już wtedy, gdyby pan już wtedy był tak znany z dowcipów, to pan by sprzedało w milionach takiej książeczki. 100 dowcipów Karola. No, proponowano mi, i to nadal wisi w powietrzu ten temat, żeby taką książeczkę wydać. Ja na razie się bronię, bo wydałem jedną książkę kulinarną, którą tu gdzieś mam ze sobą, nie wziąłem nawet, nie leży tu na stole, a może powinna. I ta książka jest jedna, ale mogła być taka o dowcipach. Ale nie planuję jak na razie. Tylko książki to już dzisiaj tak mało. To właśnie, to do internetu. Ale takie kieszonkowe wydania kiedyś, takie co się kupowało, żeby błysnąć w towarzystwie, jak się dojedzie autobusem za 10 minut, coś szybki dowcip. No to tam w internecie może coś tam wykombinuję, tylko że ja nie lubię takiej... Tylko nie wiedziałbym, po co to do końca robić. Czy na tym zarabiać mam pieniądze? No tak. Tylko dla kasy. No nie? Tak, na po co? No, chyba, że tak, ale przyznam, że tę jedną książkę napisałem i tak nie zarobiłem za dużo. Ja myślę, że nawet dołożyłem, bo potem kupowałem te książki, żeby dawać w prezencie, więc... A już nie ma, Biały Kruk jest. Ona gdzieś tu jest, ta książka. Zaraz nam przyniosą. On może chłopaki, ktoś poda. No właśnie, dajcie książkę, bo pokażemy państwu, pochwalę się. Może ktoś kupi ostatni egzemplarz. Nie, ale chodzi o to, że na razie... Zdecydowania będzie, ale to powiemy o tym właśnie, później. To potem powiemy, właśnie, bo dlatego ją wziąłem nie po to, żeby się chwalić, że jestem pisarzem. Nie, to nie. Właśnie trochę nie wiem, czy to ma sens większy. Ja bardzo nie lubię robić szumu koło siebie takiego, aby robić. Teraz jest taka popularna forma. Nie, no ale bez jak ktoś idzie do szkoły teatralnej, zostaje aktorem, potem pracuje w telewizji, to lubi szum wokół siebie. No gdyby nie lubił, to by poszedł pracować w biurze maklerskim. No może tak, ale powiem i to może przekażę taką myśl, która kiedyś obowiązywała, na przykład Aleksander Bardini, nasz profesor i moim zdaniem rzeczywiście wybitny reżyser i taki filozof teatru i w ogóle jako profesor był fajny. O, dziękuję bardzo. To nam przekazywał taką wiadomość. Jak nie masz nic do powiedzenia, staraj się bardziej do tyłu, żeby nie było widać, że nie masz nic do powiedzenia. Dopiero jak będziesz miał, to się pchaj do przodu. No teraz mamy taką tendencję, że wszyscy się pchają do przodu, szczególnie w internecie. I oni nie wiedzą, czy mają coś do powiedzenia, czy nie. Tylko sam fakt, że ich widać, im wystarcza. A to już mnie nie wystarcza. Zamknijmy temat dowcipów, ale zanim go zamkniemy, muszę słuchać też czatu, bo po to ten czat jest. No jest, tak? Tak. Ludzie domagają się kawału o Jerrym. O Jerrym? O Jerrym. A, o tym takim... to był chyba szczur jakiś, Jerry is here, tak? Tak. Ja nie podpowiem. Ale ja go nie pamiętam do końca. Nie powiem go, bo ja wiem, o co chodziło, że w hotelu facet nie bardzo wiedział, jak powiedzieć, że ma szczura w pokoju. Ale nie pamiętam go od początku, więc nie będę go palił, także tego Dobrze. Nie powiem. Ale wiem, o jaki dowcip chodzi. Tak, szczur w pokoju. No i Jerry is here, ale nie wiem, jaki był początek. Ja nie wszystko pamiętam przecież. No. Czasami robiłem sobie ściągawki nawet, żeby nie zapomnieć, bo ile to można tych dowcipów spamiętać. To wypisałem sobie niektóre fajne, niektóre pamiętam, niektóre zapominam. A to w ogóle jest wkurzające, że gdzieś pan idzie do jakiegoś towarzystwa i ludzie mówią, opowiedz dowcip. No bo ile można. Nie fajne. Najgorsze jest to, jak podchodzą do mnie czasami, szczególnie młodzi ludzie. Kiedyś w Krakowie idę wieczorem sobie taki spacerek robię z małżonką i nagle idzie trzech gości, którzy wyglądali tak trochę groźnie. Jakieś butelki w ręku, myślę sobie, no będzie kłopot. Zaczepią, będzie awantura jakaś. Tak wyglądali. A oni do mnie podeszli i mówią, o, fajnie, że pana widzimy. Pan powie jakiś dowcip. No ja mówię, nie no ludzie, no gdzie ja będę wam gadał dowcipy na ulicy, idę na spacer i tego. No więc to się zdarza i w sklepie czasami, może pan coś przy kasie, jestem, płacę. I ekspedientka mówi, opowie pan dowcip? Tak, powie pan coś fajnego? Ja mówię, nie powiem. Nie, potem ona wypisuje na pudelku, że pan ham. Nie, no nie wiem. Nie chcę dowcipów opowiadać. Interesuje mnie to za bardzo, co ludzie piszą, bo piszą co chcą, a czasy są takie, w których uwzględnianie wszystkiego, co o nas mówią i piszą, to jest jakaś tragedia. Myślę, że zachowanie swojej takiej trzeźwej oceny siebie samego jest chyba najlepsze. Rany, 30 lat prowadzić jeden teleturniej, to musi się panu znudzić. Nie. To jest niemożliwe. Nie, nie musi się... Każda praca się nudzi. Ja wiem, wszystko się nudzi, no ale nie, dlatego to się nie nudzi, że właśnie nie mam kogoś, kto mi coś nakazuje, nie mam czegoś, co muszę powtarzać w kółko po kimś. To jest moja jakaś forma takiego działania na poły dziennikarskiego, to raz. Dwa, nie, mimo że... To już wiadomo, że te programy się nagrywa, bo tak trochę udajemy, że to jest na żywo, że tak się dzieje, prawda? No właśnie, jak to nagrywacie? Ile odcinków na raz? No 4 odcinki muszę nagrać jednego dnia, więc dość dużo. Ale mam potem przerwę. No teraz to miałem przerwę jakieś 2 miesiące. Odpoczywam od tego, w ogóle zapominam o tym programie. W ogóle nie oglądam tego i potem przystępuję do nagrań i tak jakbym od zera zaczynał. Więc to jest o tyle fajne, że tak psychicznie mam taki spokój i nie męczy mnie to, dlatego że jakbym to robił codziennie, to może tak, ale nie robię tego codziennie. To jest okej. Nie no, przyjdzie, ja powiedziałem, że przyjdzie taki moment, w którym zobaczę, że ja się trochę źle w tym czuję. Ale wydaje mi się, że na początku, no pierwszy rok, pierwsze 2-3 lata, no i jednak chociażby reakcje uczestników są pewnym zaskoczeniem. No tak. A teraz to już powielanie, to wszystko już było. Kto miał być zaskoczony, to już był. Kto miał się popłakać, się rozpłakał. Nie, zaskakują. Zaskakują. Ludzie czasami są po raz pierwszy przed kamerą i oni są tak tym zestresowani i tak zagubieni, więc ja już nie mówię o tych młodych ludziach, których jest coraz więcej i w sumie cieszę się, że są, którzy czasami celowo robią z siebie głupka, żeby się znaleźć w internecie i żeby potem chodzić po jako memy jakieś tam, czy ludzie potem ich cytują i tak dalej. To robią to niektórzy celowo. Ale to już jest zupełnie inna forma bycia przed kamerą. Ale ci, którzy są przestraszeni, przyszli po raz pierwszy, mają naprawdę czasami poważne potrzeby wygrania pieniędzy. Ja miałem takie zdarzenie bardzo... Desperacja finansowa. No tak, ja czasami nie wiem z jakiego powodu, ale nagle widziałem, że są młodzi ludzie, którzy są bardzo tacy spięci i widzę, że im bardzo na tym zależy. I jak przyszło do finału i zabrakło temu drugiemu tam coś 20 punktów niewiele do wygrania 20 paru tysięcy, to nagle widzę, że chłopak mi leci na ziemię, mdleje z wrażenia i nie wiem co się dzieje. Musimy się przegrać, przerwaliśmy nagranie. Okazuje się, że oni zbierali pieniądze na operację ciężką dla swojej dziewczyny zbierał, czy żony, już nie pamiętam. No ale bardzo mu zależało, te pieniądze im były bardzo potrzebne. Jak zobaczył, że właściwie już je mają w kieszeni, to nagle to pękło wszystko. A ja w ogóle nie miałem świadomości, że to jest taka ranga walki. Myślałem, że bawimy się, a okazuje się, że nie wszyscy się bawią. Niektórzy walczą o parę groszy na cele takie wyjątkowe. Nie nagrywacie na żywo, więc też na pewno zdarzają się sytuacje, których po prostu nie można pokazać. Ktoś dostaje ataku paniki. No tak. Tak? Nie ma tego za dużo. Okay. Nie ma tak, że są jakieś takie tajemnicze rzeczy, których się nie pokazuje. Bo... A gdy ktoś wyjdzie na takiego totalnego głupka, no trudno, to zdarza się wtedy, że litość was łapie, nie? Nie, no próbujemy nie ratować. Ja ratuję na planie. Więc powiedzmy, jeżeli mam kogoś, a miałem taką sytuację, że ktoś pracował w jakichś służbach, nie chciał pokazywać twarzy, że gdzieś wśród jakichś tam przestępców się pojawia i nie chciał, żeby oni poznali go z twarzy, że to on. Więc nie chciał o tym mówić. Mhm. Ja mówię, okej, no ja to szanuję, rozumiem, no nie rozmawiamy o pracy, możemy porozmawiać o czymś innym. No i jak zbliżyłem się do człowieka i mówię, no bo ty zajmujesz się, i chciałem powiedzieć, że wędkowaniem, rybami, bo wiem, że też i wędkował coś. No to on sam wywalił, tak, ja pracuję w służbach, ja jestem człowiekiem, który walczy z przestępcami. No widzę, że gość brnie z nerwów to, czego nie chciał mówić. Mhm. No więc ratuję go. Ja mówię, dobra, kolego, wiesz, to każdy by tak chciał jak ty, no ale powiedz, jaka jest prawda, bo to tego. I tak próbuję mu pomóc, bo widzę, że nerwy spowodowały, że powiedział to, czego nie chce. Mhm. Także to też tak się zdarza. Więc, ale tego nie wycinamy. Ja próbuję ratować te rzeczy na wizji, i chcemy, żeby to było uczciwe, prawdziwe. Rzadko, zdarza się czasami, już nie chcę tego przypadku wyciągać, ktoś zarzuca, że coś jest manipulowane, że komuś coś dołożyliśmy lub komuś odjęliśmy. Oczywiście, ja jak oglądam, to zawsze tak twierdzę. No właśnie. No. Nie, ale właśnie dlatego nie ma niczego takiego, żeby komuś coś dołożyć, ale to jedno nie daje mi spokoju. Jak to jest? 30 lat, no to jest długo. 30 lat to jest bardzo długo. Tych odcinków było bardzo dużo. No, pytań zadanych było jeszcze więcej. Ileś tysięcy. Tak. Odpowiedzi zebranych w tych pytaniach było jeszcze więcej. Tak. Dochodzimy, naprawdę robi nam się kilkaset pewnie tysięcy tych rekordów, czy jak to tam nazwać. Jak to jest możliwe, że ja nie znam nikogo, kto spotkał ankietera Familiady i dostał pytanie, żeby udzielić odpowiedzi. Ja wiem, to jest taki niby tajemniczy temat. Tak. Jak to jest? Bo ja to uważam, że to jest tak i teraz wygłoszę teorię spiskową, że siada jakiś pan Zbyszek, pan Tadeusz czy ktoś inny i mówi, no to jakby odpowiadali ludzie. Odpowiadaliby drzewo. Wpiszę tu 48. Wśród ankieterów są ci, którzy się zgłaszają, rodziny. Więc jeżeli jadą nasi... No, dziennikarki, ludzie pracujący w tej jakby oprawie i produkcji, to czasami wyjeżdżają w teren i zbierają ludzi, którzy się zgłosili. Wśród tych ludzi, którzy się zgłosili do Familiady, przeprowadzane są te ankiety. Czyli rodzina się zgłasza i dostaje pytania, na które odpowiada. To jest jedna grupa. Druga grupa w tej chwili jest bardzo szeroką grupą internetową. I oni przez internet dostają takie pytania. A na końcu powiem coś takiego. Kompletnie mnie to nie interesuje. No, ja Sebastian napisał, tak napisał Sebastian na czacie. Ja byłem ankietowanym, serio. No a więc zniszczył mi moją teorię. No właśnie. Czasami nasze wyobrażenia okazują się nieprawdziwe. Otóż próbuję nie wchodzić w założenia, w sprawy, które mnie nie dotyczą, to jest najbezpieczniejsze. No, ale no to jest takie bezpieczne, ale nie do końca. Jakby po 30 latach nagle się okazało, że to wszystko było kłamstwo, to pan by został twarzą tego kłamstwa. Musiałby się pan tłumaczyć. No, ale kto by dał panu wiarę, że pan nie wiedział? Ja się muszę z tego tłumaczyć. A kogo by to obchodziło wtedy? Ale z kolei co mnie obchodzi, że ich nie obchodzi? Mówiliby, że Strasburger przez 30 lat oszukiwał ludzi. Nie, ja nie oszukuję. Tak by mówili? No mogli tak mówić, ale co ja mam za oszustwo? Przecież ja przekazuję wiedzę, która jest wiedzą regulaminową i wiem, że to się dzieje. To można się przyczepić do produkcji, do organizatorów. Ja dostaję ludzi, dostaję pytania i dostaję ankiety. I to jest wszystko, co ja dostaję. Ja się nie wdaję w żadne tam, a skąd ci ludzie się wzięli, a dlaczego oni są tacy, a nie inni i tak dalej. To byłoby za dużo. A poza tym z mojej strony byłoby to nieuczciwe, gdybym wchodził w jakąś prywatną sprawę czegoś, co jest poza studiem. To mnie nie dotyczy. Ja mam program do prowadzenia, ja mam punkty, ja mam ludzi. I tyle. No dobrze, no to prowadzi pan program. Czy po tylu latach, jak pada pytanie, to pan już dokładnie wie, co się powinno odpowiedzieć, bo ten mechanizm, jak ludzie myślą, zapytanie jest dla pana całkowicie już czytelny, czy nie do końca? Nie, nie do końca, dlatego że oczywiście są te odpowiedzi, które ja czasami przed odcinkiem czytam, zapoznaję się z tym, jakie są odpowiedzi. Czasami one są dość skomplikowane w sensie samej nawet wymowy, jakieś obcojęzyczne nazwy, jakieś nazwy komputerowe, jakieś informatyczne, medyczne, z którymi muszę się zapoznać, jak takie słowo powiedzieć. Nie wiem, czy ono padnie, czy nie, ale próbuję być przygotowanym do tego. Więc mniej więcej wiem, jakie padają odpowiedzi te najwyżej punktowane, czyli najwięcej osób dało taką odpowiedź. Ja to sobie przed nagraniem jestem w stanie przeczytać, ja to wiem. Ale ja tego nie mam w trakcie gry na laptopie. W związku z tym no tyle, ile zdążę zapamiętać, no tyle mi w głowie zostaje. Ale ja tego nigdzie nie mam w sensie takim wizyjnym, żebym miał taką wiedzę. Więc niektóre rzeczy oczywiście mnie zaskakują, no bo nawet to, że mam napisane, typu co to jest kontakt, powiedzmy przyszło mi do głowy takie pytanie, prawda, no co to jest kontakt? No i proste pytanie, ale jednocześnie skomplikowane, prawda, bo ludzie mówią, no kontakt, no kontakt, no taki no dościany kontakt. No dobrze, brawo. Aczkolwiek tu zaczynamy mieć już kontakty te, które wtykamy do gniazdko, czyli gniazdko, czy gniazdko jest kontaktem, a to, czym włączamy światło, to co to jest kontakt, jak to się nazywa? Włącznik. Chyba włącznik. A no właśnie, już zaczynamy być w temacie, nad którym się nigdy nie zastanawialiśmy, ale jak przyjdziemy do sklepu i będziemy chcieli kupić kontakt, to już nas sprzedawca zapyta, ale panu chodzi o to gniazdo takie do prądu, tak? Czy to co gniazdo jest kontaktem? Na kontakty to są też... Operacyjne kontakty. Operacyjne, ale i mamy w telefonie kontakty, tak, prawda? Jak to jest rozległe i teraz ja nie jestem w stanie przewidzieć, jak się upora z tym ktoś, kto odpowiada. A pamięta pan najgłupszą odpowiedź, jaka padła? Taką totalnie, że padło dużo głupich odpowiedzi, ja wiem, one padają co tydzień w zasadzie, no, ale taka, że pan po prostu ręce panu upadły i pan się zastanawiał, czy prowadzić dalej program. Nie, to ja nigdy tego nie mam, bo ja się cieszę. Im większa głupota, tym większa radość dla mnie. Pan straszny jest. Tak. Przecież to jest kompromitacja tych ludzi, oni potem mają zniszczone życie, a być może są wytykani palcami w autobusach, a pan się cieszy. Pewnie, dlatego że ja im tłumaczę, słuchajcie, każdy człowiek się myli, nie ma ideałów. To ideały są tylko wyprodukowane moim zdaniem przez złą telewizję. To mamy na zdjęciach, mamy wszędzie, że mamy kobiety idealne, piękne, których nie ma w rzeczywistości. Mamy piekielnie mądrych ludzi, którzy nigdy się nie mylą. Nie ma takich ludzi, zawsze każdy coś walnie. Pomylić się, a zbłaźnić się to jest jednak... No tak, ale jak on się zbłaźni, to ja mu pomogę, bo ja nie mam takiej intencji, żeby ten człowiek cierpiał z tego powodu. Ale jeżeli coś powie dowcipnego, fajnego, a potem się na to reflektuje, mówi nie, ojej, to przecież o co innego chodziło. To jest takie myślenie, które nam towarzyszy na co dzień. Jaki może być samochód, pytam. No kobieta na pewno powie, że czerwony, no to druga powie, że zielony, jak nie czerwony, prawda? No ale to już niebieski musi być. A widzowie odpowiadali, ciężarowy, sportowy, osobowy, kabriolet, masę różnych, w innym kierunku idziemy. Jeżeli ktoś pierwszy nie pójdzie po tej stronie, a pójdzie po kolorach, no będą walić takie rzeczy śmieszne, no to może w takim razie jak tęcza, tęczowy. Widział pan tęczowy samochód? No nie widziałem. No dobrze. Bawimy się. Ja to traktuję jako zabawę, a to nie jest nic. Czat tutaj rzuca słowem lama. O, lama, no tak, więcej niż jedno zwierzę było. To przeszło do historii, bo nikt nie zrozumiał, co to znaczy, żeby określić, że chodzi o stado, prawda? No więcej się lama, no to jak nie lama, to owca. No nie wiem, skąd to ludziom przyszło do głowy. No tak drapieżne zwierzę polskich rzek, to też było fajne, rekin. Ja myślę sobie, cholera, no może jak się zaplątał jakiś rekin w polskich rzekach, to może i jest, no ale raczej nie. Na tach po polskie chodziło rzeki. Rzeczywiście potem się żachnął odpowiadający. Mówi, nie, co ja gadam, przecież w Polsce nie ma rekinów. No on wie, że nie ma. A drapieżny wąż, no to miałem kolegów z filmu, którzy się odważyli przyjechać, wymienić się najbardziej takie jadowite węże. No i teraz mamy dziurę w głowie i teraz myślimy sobie w ogóle, żeby jakiegokolwiek węża wymienić, no to powiedzieli, że zaskroniec oczywiście, bo tylko taki im przyszedł do głowy. No to ja mówię, no ale to chyba takie najmniej drapieżne, nie, nie jest jadowity. No a nie, tak, nie, zaskroniec to nie, rzeczywiście. To może pyton albo wąż boa. Ja mówię, no boa, no jest nieprzyjemny, ale jadowity też nie jest. Kurczę, i nie mogli trafić, że kobra, czy grzechotnik jakiś tam, czy co. No ale to jest taka ogólna wiedza i ludzie inteligentni, którzy próbują się z tym zmierzyć, nagle się gubią. To jest fajne. Tak, też ludzie, którzy nigdy nie byli w takiej sytuacji, nie byli przed kamerą, nie zdają sobie sprawy, jaki to potrafi być na początku stres. Czas goni, 3 sekundy. Raz, dwa, Boże, 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 to już poszło, zapomniałem, powiem cokolwiek. Więc nie każdy się nadaje do takiej działalności w stresie i muszę powiedzieć, że tutaj kiedyś miałem pilotów F-16, to widziałem, że pewną różnicę, ponieważ oni mieli niesamowitą koncentrację. To było widać, że są właśnie przygotowani na odpowiadanie w stresie. Czyli mamy 3 sekundy, z tego 2 myślimy i w jedną odpowiadamy. Ale myślimy najpierw, zanim powiemy. Niektórzy mają taką gonitwę myśli, że najpierw odpowiadają, a potem myślą. W ogóle nie myślą, bo jedna myśl nachodzi na drugą i to tak się kręci. Tak. Jeden kiedyś powiedział, czego nie lubisz robić w niedzielę? No wychodzisz do kościoła. Ojej, nie, co ja powiedziałem? Co mi ksiądz powie? Nie, skąd? Lubię, co ja powiedziałem. Chciał się z tego wycofać. Ja mówię, nie, no dobrze, no może nie lubisz, a może lubisz. No tak powiedziałeś, tam ratuję go jak mogę. Ale pewnie rzeczywiście nie lubił, skoro tak wyrzucił to z siebie od razu. To ja zapytam teraz. Nazwij pracę, w której krzyczenie jest w porządku. Pracę? Nazwij pracę, w której krzyczenie jest w porządku. To jest pytanie. Powiedzmy, że z Familiady. No, ja bym powiedział, że teraz to każdy prowadzący... Ale 5 sekund tu jest, to jest teleturniej. No dobrze, no walkę MMA. Krzyczą jak diabli tam. A szczególnie prowadzący. 0 punktów. Bum. 0. Chyba, że na budowie. Kolejna szansa. Na budowie. Nazwij pracę, w której krzyczenie jest w porządku. Na budowie majster. Też bum. Nie trafiłem? Nie. 3. szansa. No to nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Krzyczenie jest w porządku. No to może dziecko w przedszkolu może krzyczeć. Nie, ale to nie praca. No to nie praca. Panie Karolu, spokojnie. Mamy czas, niech pan się zastanowi. To jest wasza ostatnia szansa. No, krzyczenie jest w porządku. Krzyczenie, krzyczenie. Kto to może krzyczeć i to jest w porządku? Ja nie uważam, że należy krzyczeć. Może głośno mówić, ale krzyczeć to nie. Nie, poddaję się. Najwyżej punktowana odpowiedź to trener sportowy. 43 głosy. Trener sportowy. Trener sportowy. No to nie, to ja się nie zgadzam od razu, ale to mi do głowy nie przyszło, bo uważam, że trener nie powinien krzyczeć. Nauczyciel 35, policjant 28, strażak 12, makler giełdowy 9. No to dziwne. No to spróbujmy jeszcze raz. No, ale no dobrze, no to widzimy czasami mecz piłkarski, bo wiem, że... No i krzyczy trener, no przecież żeby go usłyszeli, to musi krzyczeć. Przesuń! Gdzie ty tam? Przesuń, wracaj! Jeden stał taki trener i pokazywał, bo nie wolno tam dawać tych uwag takich trenerowi na boisku. To znaczy nie powinno się. Nie no, w piłce można, w tenisie nie można. No, teraz czasami już można. Ale stał taki trener i nie krzyczał, tylko tak pokazywał, tak robił rękami. O, tak, widzi pan to? To tak. Jeszcze tak się ruszał, to taki nieładny gest jest. I potem go zapytał ten, który mu zabronił krzyczeć, co on pokazywał. A on mówi, no jak to, co pokazywałem? Tego nie mogę, bo to będzie brzydkie słowo znowu. Ale powiedziałem, żeby skrzydłami grali, bo mi środkiem grają. No więc pokazywałem, że skrzydłami, nie? No, ale on nie krzyczał, prawda? Tylko... Ale tu czat dobrze odpowiedział, że komentator sportowy. No. No to ja powiedziałem. Musi krzyczeć. No ale w MMA... Musi. Ale nie w MMA, nie no. Ale musi komentator krzyczeć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No. Wymień częsty powód spóźnienia do pracy. 3 sekundy. Dziecko. Bum. Opona. Kłopoty z samochodem. 25 punktów. Budzik nawalił. Zaspanie. 54. No to trafiłem. Nie. Najwięcej korek. A korek jeszcze. A no właśnie. Korki. No, no nie tak. Jest tak łatwo. A nie łatwo. No, no, no nie łatwo. No to jest dowód tego, że przecież ja nie jestem zawodnikiem. Ja mam do czynienia z takim różnymi pytaniami, odpowiedziami, ale też jest mi ciężko. No korek, dziecko oczywiście, samochód oczywiście, no ale korek nie powiedziałem. No korki w tej chwili podstawowa. Padła też odpowiedź 14 punktów. Kac. Kac? Kac. No wstajemy rano, o Jezu, jak ja mam kaca. No ale to dotyczy pijaków, to nie ma. Pijaki to nie mają kaca. Nie? A jak ktoś się raz upije, raz jeden, to wtedy ma. Aha. Nie, to nie. Jak się pracuje, to się nie pije. Teraz są czasy inne. Ja pamiętam takie czasy, w których te poranne kace to było bohaterstwo. To wieczorami po spektaklach towarzystwo do Spatifu, gorzała do 4:00, no i rano na próbach to każdy im więcej wypił, im większego miał kaca, tym był większym bohaterem. A teraz to się zmieniło. Teraz się zmieniło. No 8 rano masz być gotowy, uśmiechnięty, ogolony, żadnych kaców. 8 to jak pan jest gwiazdą, bo tam obsługa to już od 5:00 ustawia no te światła i tak prawda, dalej. Zawsze ich podziwiam. Przyjeżdżam na tę 8:00, myślę sobie, Boże Święty, musiałem wstać o 7:00, Jezu kochany, a oni już tam siedzą od dłuższego czasu, ja to wiem, przygotowują, bufet, kawa, wszystko gotowe. Tak. Do czego to doszło? Jakby ktoś zjął familiadę, to byłoby panu smutno, czy trochę ulgi już by wystąpiło? Nie, smutno było. Były takie jakieś plotki, że tam teraz, że idzie nowe, że tam no zamiany. Właśnie, że... Został pan i Tadeusz Sznuk, bo no tak właśnie. To zdejmują te teleturnieje. To znaczy że... zamieniają prowadzących ciągle. Ja jak wchodziłem do tego programu 30 lat temu, to jest amerykańska licencja. Przyjechała nasza taka wprowadzająca właścicielka wtedy tej licencji z Ameryki. No i powiedziała tak, słuchaj, wchodzisz w to, umiesz, nie umiesz, ale jak już jesteś, to w to już wszedłeś na zawsze. Bo to się nie wymienia, to musisz się nauczyć. Na początku nie będziesz umiał, musisz stworzyć jakiś... I nie mówili inni aktorzy, Jezu, Karol, co? Oczywiście, co ty bierzesz, człowieku? Jakiś... To upadek. Nie, ty aktor, Polskie Drogi, tego, teatr dramatyczny i ty mi wchodzisz w jakieś takie pierdoły. No. Ale no właśnie, i teraz... No, trzeba podjąć właściwą decyzję. Wydaje mi się, że w ogóle życie nasze składa się z wyborów, dobrych lub złych. Moim zdaniem dokonałem właściwego wyboru, aczkolwiek miałem z tym problemy. No, czy dobrze robię, czy źle, czy powinienem. I dlatego powiedziałem tak, słuchajcie, okej, spróbuję na 3 miesiące. Ale dwustronnie. Jak wam nie będzie pasowało, to mnie wyrzućcie, jak mnie, to ja się wycofuję. No, ale to tak nie można. Jak już ktoś wejdzie, to powinien być do końca. No i myślę, że trochę tak jest, bo ludzie się przyzwyczajają, myślę o widowni i te częste zmiany. W Kole Fortuny był taki czas, ale był Wojciech Pijanowski w Kole Fortuny. Ale potem ile ich było? A potem to już... Koło Fortuny miał urok, jak był Pijanowski. No potem to już nie oglądałem. No właśnie, no, ale ile było kolegów, którzy wchodzili na pół roku, na miesiąc, na 2. A to teraz Norbi prowadzi, czy już kto inny? Teraz to już nie wiem kto. Okej. Bo to się pozmieniało. Oni się ciągle zamieniają i chyba Norbi był, ale już go chyba też nie ma. Napiszcie nam, kto prowadzi Koło Fortuny. No teraz jest ktoś nowy. No i zakrzantam ale ich nie ma. Odwracała te literki, ale ona teraz w kanale Zero pracuje. No tak, no więc właśnie. Nie, ale jeszcze są nagrane z nią odcinki na zapas. Więc to się ciągle zmienia i uważam, że na niekorzyść, prawda? Ale też jest na niekorzyść, jeżeli... Dana osoba prowadząca, wszystko jedno co, poza może wiadomościami, może, jeżeli opowiada się ewidentnie po czyjej stronie, to znaczy wchodzi pewien układ z dyrekcją, z telewizji, z pewnym okresem władzy tej telewizji i zaczyna sprzyjać, czerpie z tego jakieś profity dla siebie. No to potem przychodzi kolejna władza, no to mówią, no ale ci to byli raczej z tamtymi, to już z nami niekoniecznie, to już tych nie chcemy, bo... Ale teraz to wymieniali nawet tych, co nie mieli nic wspólnego z wypowiadaniem się o polityce. No nie wiem, czy mieli, może ktoś więcej wiedział od nas. Nie wiem, jak to jest. Jedno jest pewne, że ja jestem za tym, przynajmniej ja stosuję taką zasadę w stosunku do siebie, że powinienem być neutralnym człowiekiem. Ja przeżyłem prezesów, nie wiem, już pewnie z 5, 6, parę rządów różnych i nie mam ani telefonu, nie chodzę z czekoladkami, nie dzwonię tam, nie staram się być jakimś pupilem i merdać ogonem, ponieważ robią swoją robotę i to jest moja działka, a reszta nie do mnie należy, więc myślę, że tak jest chyba lepiej, ale te zmiany, bo o tym mówimy, czy byłoby dobrze, jakby mnie nie było, no dla mnie byłoby mi trochę smutno, by mi tego brakowało. Jeżeli sam dojdę do wniosku, że zapominam, kto jest skąd, zapominam punkty, nie kojarzę sytuacji. Nie, nie o to chodzi, może po prostu. Bo najgorzej jak się chodzi tak jak za karę trochę do roboty. Nie, ja idę z przyjemnością. Męczy mnie czasami oczywiście duża liczba odcinków, że jednego dnia pracuję po 10 godzin, a czasami więcej i gadam na okrągło i tylko mamy pośpiech. To jest coś, co mnie... niszczy, ale nie tylko w tej pracy serialowej również. Teraz raczej mamy uwagi pracuj szybciej, a nie pracuj lepiej. Mhm. To jest takie męczące, bo bym chciał czasami jeszcze coś powtórzyć, ale nie ma czasu, bo już są następni, bo czas... A ten kult młodości pana wnerwia? Chłód? Kult młodości. A kult? Że trzeba w telewizji być młodym, pięknym. No. Tak? Tak, oczywiście. Tak, no bo nie powinno być czegoś takiego, że na przykład tylko młodzi mają rację albo tylko starzy mają rację. Powinni mieć rację mądrzy, niezależnie w jakim są wieku. No przeważnie mądrość trochę z wiekiem przychodzi, może nie wszystkim. Niektórym no, bo znamy drugą też, stronę. No też tak, znamy też takich starszych, którzy z mądrością troszkę to mają nie po kolei. Nie po drodze im, ale tak, że sam młody to za mało. Nie. Młody okej, młody wnosi nową energię, ale młody ma w tej chwili olewkę taką, młody nie przywiązuje wagi, młody jest rozluźniony, ale bezpodstawnie. Jest zarozumiały, bo miał zdjęcie w gazecie i on już uważa, że jest gwiazdą. Mhm. Słowo gwiazda mnie doprowadza do pasji. Wszyscy są gwiazdami. Wszyscy. Mhm. Ja mam jakie gwiazdy? Nie ma żadnych gwiazd. Ale teraz bycie gwiazdą to trochę wstydliwy temat, ponieważ gwiazdami, to ja pamiętam, to była Sofia Loren, Paul Newman. No, wysoką półkę pan strzelił. No bo to były gwiazdy. Grażyna Szapłowska też. No nie trzeba być od razu Sofią Loren. Czy nie? Czy ona się nie łapała? No właśnie nie wiem, czy u nas są gwiazdy. Gwiazda to jest ktoś, że jeżeli ja pójdę na plażę we Francji, pójdę we Włoszech, to wszyscy będą wiedzieć. To będą, to mnie poznają. A my jesteśmy lokalesi tacy. No. Ani mnie nikt nie pozna we Włoszech, ani we Francji, ani w Norwegii, ani w Belgii. No chyba, że mam kumpla na ulicy jakiegoś. Nie, no gwiazda to jest taki... Beatlesi byli gwiazdami, Rolling Stonesi. No to są gwiazdy, naprawdę. A są ludzie potem popularni, lubiani, znani, ale do gwiazdy to jeszcze daleka droga. A u nas w tej chwili gwiazdą zostaje ktoś, kogo nikt nie zna. I mamy takie różne spotkania z gwiazdami, już nie chcę wymieniać tytułów różnych, gdzie patrzymy i pytamy się przed telewizorem, kto to jest. Bo to jest gwiazda. To się okazuje, że to gwiazda dlatego, że napisała książkę o tym, że była przestępcą na przykład. Sutenerką i tańczy z gwiazdami. No na przykład. Są takie historie teraz. No tak, no to właśnie, no to niestety gwiazdami... Zmuszała do prostytucji. Z czego jest znana? Zmuszała do prostytucji, została gwiazdą. No ale właśnie jako gwiazdy zostają ludzie, którzy się nie powinni nigdy pojawiać publicznie. Powinni mieć zakaz jakiejkolwiek formy bycia wzorem do naśladowania. Natalia Janoszek powiedziała wszystkim, że jest gwiazdą, już wszyscy jej uwierzyli, bo nikomu się nie chciało sprawdzać. Że pan ma tu swój udział w tym. Tak. I brawo, oczywiście. Jak to można coś takiego preparować? Jak można kupować na przykład sobie dyplomy w tej chwili? Wyobraźmy sobie, że trafiamy do lekarza, który kupił sobie dyplom, prawda, i nic nie umie. A poza tym... A w przypadku polityków to... no kupił i tam to jest obojętne. No, robi, bo i tak nie musi się na niczym znać. Tak. Ale to tak nie może być. Ale weszliśmy w taki styl życia, że generalnie umiejętność, solidność pracy, odpowiedzialność za tą pracę nie istnieje. Po prostu musimy tak zakombinować, jak to zrobić, żeby na przykład mieć magistra, a jak to zrobić, żeby być gwiazdą. Jak pan się na tych planach różnych seriali, czy też na planach w ogóle w korytarzach w telewizji, jak pan się mija z tymi młodymi ludźmi, którzy myślą, że są gwiazdami, to pan tak patrzy na nich z politowaniem i co myśli? To znaczy ja na nich nie patrzę z żadnym politowaniem, bo ja nie wiem, kto to jest. No więc o tyle mam łatwiej, prawda? To zaraz dojdzie do takiego wypadku. Bo ja tu odjeżdżam na tym stole. Ja przytrzymam. No dobra, ja muszę wejść na to, bo to, proszę państwa, siedzimy dość wysoko, tak. Ale ja tu podjadę sobie, tylko że to nie jeździ tak do końca, ale wie pan, zrobię. Zaraz. Nie, już jadę. O, pa, już jest dobrze. Nie, ja ich nie znam i to mam o tyle problem, że idzie ktoś, tak mi się wydaje, może z jego postawy, że on uważa, że z kimś. Bo idzie... No, tego czapeczka, szaliczek, ubrany, coś tak. Tak z zachowania wydaje mi się, że gwiazda. Powinien pan wiedzieć. Tak, ale ja nie wiem, co to jest. I no, nie traktuję tego wyłącznie, że to jest moja wina, że powinienem wiedzieć. Nie, nie muszę wiedzieć. Ale wie pan, że... Ale zdarza się zapytać, młody człowieku, kim ty jesteś? W zasadzie jesteś? Zdarza się tak, czy nie? No... Tak, zdarza się. Szczególnie na planie filmowym, no bo widzę, że wchodzi młody człowiek, który kiedyś tam byśmy się przedstawiali, prawda? A niektórzy się przedstawiają rzeczywiście starszym kolegom i mówią, ja tu jestem aktorem, gram to, pan pozwoli się przedstawiać, nazywam się Kuszelas tam czy jakoś tam. Ale ta maniera taka z dawnych lat też trochę upadła. No i... W związku z tym ja nie mam tego problemu, bo po prostu nie wiem, z kim mam do czynienia, ale potem wypada mi zapytać, jak czasami też i do Familiady przychodzą gwiazdy, gwiazdy muzyki, gwiazdy seriali, no to usilnie szukam w internecie, kto to jest, bo tak to nie wiem, nazwisko mi nic nie mówi. Ale słyszał pan, że Wardęga zakończył karierę internetową? Poważnie? Nie, słyszałem też, to było niesamowite wydarzenie właśnie internetowe. Ta wiadomość, że jeden z piłkarzy Algierii niestety nie żyje i zachorował, podali przed śmiercią. Z tym, że nie po śmierci zachorował, tylko przed. No i to był jakby hit wiadomości. Nazwisko Mohamed jakiś tam coś, nie wiem, też mi nic nie mówiło, ale... To był jakiś niesamowity news i takich niesamowitych newsów widzimy codziennie masę. Tak. Podawane są informacje, które nam kompletnie nic nie mówią, a przy okazji obok dzieje się strasznie dużo ważnych rzeczy, które umykają. I tymi pierdołami, podkreślę to, zajmują się. Nie wiem, czy to są dziennikarze, nie wiem, kto to pisze. Bo ktoś pisze no, do internetu takie pierdoły, żeby zapewnić oglądalność, zapewnić może rubrykę całą czy coś, no ale no, niedobrze się dzieje, bo wydaje mi się, że... Ale zaczęliśmy od gwiazdy, prawda? Tak. I dlatego bronię tego, bo jak ktoś do mnie mówi, bo pan jest gwiazdą... No to szkoda, że według pańskiej definicji w ogóle nie możemy mieć w Polsce gwiazdy. Nie, no bo nie powinniśmy. Co my jesteśmy, kraj trzeciego świata, że nie możemy mieć gwiazdy? Tak, ale to gwiazdę na nasz użytek. Lokal jest taka, gwiazda lokalna. Taka... A w ogóle mieliśmy gwiazdę w historii? No, można by tak powiedzieć, że trochę tak. No, że byli tacy ludzie, którzy wyrastali. No, Polański stał się gwiazdą kina niewątpliwie, no bo wyszedł z Polski i tu był, i tam jest, i tu go widać i wszyscy wiedzą, kto to jest na całym świecie, prawda? Sławek Idziak, że wymienię to nazwisko. W Stanach wiedzą, ale go nie poznają tak na ulicy. No może nie mają okazji za bardzo. Udają, że go nie chcą, ale Sławek Idziak, którym ja miałem okazję pracować jako operator, nagle stał się gwiazdą Hollywood i robi genialny film. No dobra, Lewandowski jest gwiazdą. No Lewandowski, tak, a gwiazdą też gwiazdy są w sporcie. Zmarzlik jest gwiazdą, wszyscy wiedzą, wygrywa nas ze wszystkimi, a Małysz też był gwiazdą. Małysz wszyscy wiedzą. Więc... Nie no, Zmarzlik tam w 4 krajach wiedzą, czy 5. No wiedzą, nie no, genialny. Są w Brazylii wiedzą, nie wiedzą. Przy okazji lubię go, więc... Ja też lubię. No. Ale no wygrywa co chce, no, od tylu lat. Mistrz świata. Ja go pozdrawiam, w ogóle muszę do niego zadzwonić, no. Ale no to razem, dobra, nie brnijmy. No to razem zadzwonimy, Bartek. No. Teraz jest moment, w którym chciałem wprowadzić pieska. Dobrze. Gdyż można adoptować psa. A czy możemy się zająć ewentualnie tematem też ważnym, mianowicie naszych brokułów? Możemy i się zajmiemy tym zaraz potem, po tym. Tak, po pieskach? Po pieskach. Zapraszamy pieska, którego możecie... Drodzy Państwo, adoptować. Jest to piesek, który się wabi Malaki. Zapraszamy, zapraszamy. Malaki. Chodź, Malaki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O jest piesek. Duży. Na zdjęciu wydawał się malutki. A to... Właśnie, to nie, ja bym chciał powiedzieć, że to jest duży pies. Tak. Dzień dobry. Duży to on był. Dzień dobry. Teraz mogę się przywitać? Oczywiście. Dzień dobry. Hał, hał. Serdecznie piesku, Kasia. Hał, hał. A to jest Malaki. Duży to on był, dlatego że on do schroniska jak trafił, to ważył ponad 60 kg. 65, okay. A teraz waży 37. Taki spasiak. Teraz jest fit. On stracił dom i w zasadzie w takiej kiepskiej formie do schroniska trafił. Miał problemy z poruszaniem się wręcz. Udało nam się w lecie, to dużo jeszcze sapał i musiał dużo... A co się stało? Nie, no pokażę, że ja go się nie boję, ja go pierwszy raz widzę. Pierwszy raz się widzę. To jest po osobie zmarłej. To jest piesek po osobie zmarłej. Pokaż mordę, pokaż, jakie ty masz kły. Także jest miły na pewno i ja nie znam tego psa, ale go się nie boję, więc... Ile ma lat? 6. 6 lat, po osobie zmarłej. Tak, po osobie zmarłej. Poznajemy na przykład wiek psa, bo tak 4 łapy ma, to są 4 lata, plus dodamy jeszcze uszy i będzie 6 od razu. No to wszystko wyjaśnia. Ale tego suchara nam brakowało właśnie w tym momencie. No nie, no jak poznać, że ma 6 lat? No nie, no ma być może historię swoją jakąś tam... No nie ma, no jak gdzieś uciekł, zginął. Nie, po osobie zmarłej. Tak? Znamy jego historię tutaj. Ja bym nie poznał, ile on ma lat, bo dla mnie może mieć i 2, i 6. Ale to widać, że jest pies wychowany, on się z dziećmi wychowywał, prawdopodobnie z innymi zwierzętami. Nie, no na pewno jest, jeżeli ktoś chce mieć psa, ale ja zawsze w takim momencie... Ja bardzo lubię zwierzęta, ale ja nie mam psa. Od razu powiem, dlatego, że lubię. Ponieważ uważam, że posiadanie psa jest piekielną odpowiedzialnością, jeżeli ktoś ciągle gdzieś wyjeżdża. A skąd on się wziął? No akurat to tragiczna sytuacja, ale widzimy, że ludzie biorą zwierzęta, a potem wjeżdżają na urlop, nie mają co z tym zrobić, je porzucają. To jest okropne, tego nie wolno robić, to lepiej nie mieć. Ale jeżeli już bierzemy, no to bierzmy z pełną odpowiedzialnością, bo pies to żywe stworzenie wymagające opieki, czasu, sympatii, nie powiem, że i miłości, może nawet, może za duże słowo, ale... Nie za duże, w samym. Nie za duże. On bardzo potrzebuje w tym momencie. Pies Malaki jest fajny. W schronisku na paluchu można się kontaktować. Widać, że to jest pies, który ma maniery. To jest, no w ogóle pies, który jak my wychodzimy z nim na spacery, to większość spaceru my się uśmiechamy. On przez cały spacer zajmuje się swoimi sprawami i cały czas macha ogonem. Wachluje ogonkiem. Wachluje ogonem i powiewają mu tak śmiesznie uszyska. Jestem wesoły. Także jest naprawdę bardzo pozytywnie nastawionym do życia psem. Jak dochodzi do przejścia dla pieszych, to on jak człowiek się sam ogląda. Najpierw w lewo, później w prawo, później znowu w lewo i wtedy mówi: ciocia, idziemy. Jesteśmy gotowi. Czyli zachęcamy Państwa, ale tylko świadome decyzje. Do kontaktu ze schroniskiem na paluchu. Nie tylko pies Malaki, ale też co jakiś czas pokazujemy inne pieski od Was. Zapraszamy do... No tak, kontaktu. Zapraszamy i dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję za opiekę, bo dzięki Wam takie zwierzątka mają kogoś, kto się nim zajmuje, bo tak to byłyby biedule, nie? Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Nie, wchodzę. Tak, te krzesła musimy je w końcu wymienić. Daję radę, bo mamy tyle rzeczy tu do wymienienia, że te krzesła ciągle gdzieś czekają na swoją kolej. Ale właśnie, bo drodzy Państwo, my tu sobie gadu-gadu. A takie gadu-gadu to można robić razem z nami w Gdyni. To znaczy, no właśnie, jest do wylicytowania seria biletów na kolację charytatywną. I o co chodzi? Otóż 19 kwietnia w Sopocie w restauracji Unicorn na Hipodromie wspólnie z panem Karolem będziemy na kolacji charytatywnej organizowanej przez Diety od Brokuła. Mhm. Celem kolacji jest zebranie jak największej ilości środków na rzecz hospicjum w Gdyni oraz hospicjum w Pucku. Tak. Całość zostanie przekazana na te dwa hospicja, pół na pół. Wystarczy, co trzeba zrobić? Trzeba napisać maila na adres rezerwacje@dietyoodbrokuła.pl i kupić bilet poprzez taki kontakt mailowy. I ta kolacja to już będzie jedzenie, picie wina, tak mam tu napisane, paring win, oraz licytacja różnych przedmiotów. Do licytowania będzie ta książka. No tak, ja pozwolę sobie pokazać, to jest moje zdjęcie i moje nazwisko i tytuł, Apetyt na życie. Muszę powiedzieć, że nie zastrzegłem sobie tego tytułu, a potem parę osób to wykorzystało w różnych... To był mój pomysł, ponieważ to jest taka książka, która jest jednocześnie autobiograficzna, trochę o mnie, o mojej historii, a jednocześnie tam jest dość dużo przepisów takich, na przykład placki dziadka Mieczysława, mojego dziadka, i tu są placki ziemniaczane, które bardzo lubiłem, jak je zrobić. I to było takie połączone trochę z moją biografią. Tutaj pan Krzysztof przyjechał na rowerze. Ja też kiedyś jeździłem na rowerku. Tu jestem na takim rowerku już. No pan podobno jest fanatykiem rowerów. No ja jestem właśnie, ale mam nawet tą kolarkę. Kupiłem od Rysia Szurkowskiego, którego niestety nie ma wśród nas, który był kolegą naszym i to smutna sprawa. Ale przy kolacji nie będzie tak smutno. Chciałem powiedzieć jeszcze, że do wylicytowania jest tak, że wizyta w kanale Zero w dowolnym terminie. Można na przykład przyjść podczas Euro i obejrzeć z nami mecz reprezentacji Polski na przykład. A bilety na tą kolację kosztują 400 zł. 400 zł, więc to chyba niedużo, no bo kolacja tyle kosztuje. Tak generalnie, jak się pójdzie do restauracji, no to trzeba zapłacić. To znaczy, jak ktoś ma emeryturę 1000 zł, to dużo. No to wtedy nie wychodzi do restauracji na paring win. No tak. Nie, czy dużo, czy mało, to trudno powiedzieć, ale rzeczywiście, jak ktoś uważa, wydaje mi się, że warto wspomóc, bo hospicjum to jest naprawdę ludziom potrzeba uśmiechu i wszystkiego, co jest możliwe w ich tragicznej sytuacji życiowej, to tak jak można im pomóc. No jest... Więc zapraszamy, można zjeść z nami kolację. Jeszcze przypominam, 19 kwietnia w Sopocie to się wszystko odbędzie. Adres mailowy widzicie na ekranie. 400 zł to kosztuje. W całość idzie na hospicja w Gdyni oraz w Pucku i przy okazji też co jakiś czas widać inną reklamę Diety od Brokuła. Mianowicie jest taki licznik na ekranie. On oznacza, że jutro do godziny 8:00 trwa specjalna oferta, mianowicie z kodem 020 zyskacie 20% rabatu na wszystkie zamówienia Diety od Brokuła, więc jeśli ktoś się chce odchudzić albo po prostu nie chce się odchudzić, chce dobrze jeść i chce mieć na czas podane kilka posiłków, to sobie taką tańszą dietę może zamówić jeszcze do 8:00 rano. Kod 020. Pan Karol Strasburger jest ambasadorem Diety od Brokuła, więc zgaduję, że nie musi za nią płacić, ale mimo wszystko, gdyby mógł, to by zapłacił. No tak, nie, tylko powiem, że jest to dość wygodna forma i dość smakowite jest to jedzenie. To się stało dość popularne i modne, że rano lub wieczorem na bramie lub pod drzwiami mamy jedzonko. Możemy je zamówić sobie na przykład również, bo to nie tylko przychodzi to co chcemy, lub znaczy tego, czego nie chcemy, ale możemy zamówić i przychodzi to, co lubimy. I w ten sposób rzeczywiście jest nam trochę łatwiej, nie mówiąc już o tym, że troszkę chudniemy i może nam jest dla zdrowia lepiej, ale jest to po prostu wygodna forma czegoś świeżego, dobrego i warto spróbować. No dobrze, wróćmy do pańskiej kariery. A nie żal panu tych wszystkich utraconych ról filmowych? No bo jednak ktoś, kto prowadzi teleturniej, no siłą rzeczy nie może zostać już wielką gwiazdą kina. No nie, no już nie zagra głównej roli wielkiej polskiej hiperprodukcji, jeśli byśmy takie robili, bo jednak reżyser powie sobie, kurczę, nie chcę mieć tego gościa, którego wszyscy kojarzą z Familiadą. No muszę mieć tu wiarygodną twarz. No tak może sobie pomyśleć. Ale bywa też odwrotnie, że wielka produkcja polskiego kina, co takich ostatnio to nie było chyba. Ostatnio nie było, no ale może kiedyś będzie. No to ogląda może, pan Ligę Mistrzów. Ale może mnie wezmą wtedy. Bo pewnie nasi widzowie część tak śledzi i mecze i... A i tu, i tu. Tak, bo dzisiaj jest mecz Real Manchester City. Ja myślę, że jest tak, że niektórzy reżyserzy tak uważają, ale są tacy, ja gram w 2 serialach w tej chwili związanych z miłością. Pierwsza miłością, jak miłość, sama miłość. A przy okazji pozdrawiam moje dziecko Laurku, całuję cię mocno. Prosiła, żeby ją pozdrowić. Kocham cię. No właśnie, więc są też ważniejsze rzeczy od ról filmowych, ale jednocześnie, jeżeli ktoś ufa, myślę o reżyserze i ma rozeznanie i wie, kogo na co stać i kto co może zrobić i jak może zagrać, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest dobrym aktorem, to tak zagra, że nie będą myśleli o Familiadzie, tylko będą myśleli o tym, co on robi. No dobra, ale z jakiegoś powodu od 1994 roku jednak większość tych ról to już były takie no nie hiperrole. No ale no właśnie, no nie były, no okej, ale w serialach mam 2 duże role naprawdę świetnie pisane i cieszę się z tego. Mam strasznie dużo roboty tam, nie wszyscy to oglądają, ale właśnie na tym to polega. Ja to doceniam, tylko chodzi mi o to, czy nie żal panu czasami, jak myśli pan sobie, leży na hamaku i myśli sobie, kurczę, może trzeba było iść. Nie, dlatego, że nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, jaki to byłby film i jaka to byłaby rola i u kogo. Mhm. U kogo? To jest ważne. Kto to ma reżyserować? Z jakimi kolegami? Dla jakiej telewizji? Dla jakiego kina? Bardzo często czytam. Genialna produkcja, nowoczesny film, startuje do wielu nagród i mamy listę aktorów. Nie znam nikogo z tej listy, ale okej, młodzi, może nieznani, może dobrze, nie wiem. Nie znam, nie wiem o kogo chodzi, ale to może nie muszą być znani. Ale zawsze, przynajmniej w kinie hollywoodzkim, jedna gwiazda zawsze była, którą znamy. Bo na tego aktora się chodziło. Chodziło się na De Finesa. Wiadomo, że jak on grał, to było śmiesznie. Albo John Wayne, tak jak grał, to na pewno będzie dobry western i tak dalej. No nie znam tych ludzi, ale dużo jest szumu, dużo tego. Oglądam ten film i myślę sobie, czy już wyjść, czy już mam dosyć, czy jeszcze nie. Myślę sobie, Boże, tyle tego gadania, tyle tej reklamy, tyle tych pieniędzy na to poszło. To jest tak niedobrze zrobione, takie nudne i tak dalej. To nie zawsze idzie w parze. To chcę przez to powiedzieć, że nie każda produkcja filmowa, nie każda dobra rola, teoretycznie dobra, staje się dobrą. Nie każde role przynoszą nam splendor. Jak się grało Andrzeja Wajdy swojego czasu, to było wiadomo, że to będzie dobry film. Jeżeli ci tam u niego zagrali, to na pewno dla nich jest to niesamowita okazja do kariery, do dalszego jakiegoś rozwoju i tak dalej. Tak samo jak był Kuba Morgenstern. Wszyscy, którzy zagrali w Kolumbach u Morgensterna, a potem grali u niego dalej. Ja zagrałem dalej w Polskich Drogach. Ci wszyscy ludzie stali się popularni, no, powiedzmy zrobili kariery, którzy tam zaczynali. Teraz nie ma takiej sytuacji jednoznacznej, więc nie mogę żałować czegoś, czego nie znam. Nie mogę wiedzieć, że czegoś nie zagrałem, mimo że było mi to proponowane i tylko dlatego nie zagrałem, bo reżyser, którego nie znam, powiedział, ja go nie biorę, bo on jest z Familiady. Ja nie znam takiej historii i mówię o tym uczciwie, nie to, że udaję, tylko nie wiem, że coś takiego miało miejsce. Gdyby miało, no to może bym żałował, że nie zagrałem w czymś takim. Ale w związku z tym, że był taki okres, że ktoś mówił, bo on jest za popularny. No ale potem słyszymy w drugą stronę, tak, ale musimy brać kogoś popularnego, bo tu grają ci, których nikt nie zna. Nikt nie chce przychodzić ani do teatru, ani do kina. I jak już jesteśmy przy teatrze, w którym grywałem bardzo dużo, a wyszedłem z Teatru Dramatycznego w Warszawie. Gustaw Holubek był wtedy dyrektorem. To jest fantastyczny czas mój, wielka nauka zawodu, pokory, wszystkiego, co się wiąże z teatrem i z aktorstwem. No to nie ma czegoś takiego teraz, żebym żebym coś takiego jakby przeszedł, żebym się w to wdał i to stracił lub żałował, że tego nie ma. No, nie sprawdzimy, jaka była ta druga ścieżka, co by się wydarzyło, gdyby pan nie poszedł w teleturnieje. No właśnie, nie wiem. Nie wiemy tego. Natomiast wiem jedno, a przynajmniej zgaduję, że gdy był pan młodym chłopakiem, to marzył pan o wielkich rolach, a nie o prowadzeniu teleturnieju. No w ogóle tego nie było. Nie było teleturniejów, no tak. Nie było, w ogóle nie było. Dlatego pan o tym nie marzył. Tak. Ale jak zaczynałem i dostałem propozycję od prezesa firmy, w której pracuję, to miałem takie różne myśli, a on do mnie mówi, zobaczysz, to się zaczyna. W Ameryce ci, którzy prowadzą programy, są gwiazdorami tam. U nas tego nie ma jeszcze i nie bój się tego, bo ja się to oczywiście obawiałem tego wszystkiego, że tak się stanie, że nagle będę coś tam liczył, jakieś punkty i że to będzie dla mnie negatywny temat. Każdy mówi, ok, będzie dobry program, to bierz. Jak będzie zły, to uciekaj. A skąd ja mogę wiedzieć, czy będzie dobry? No od ciebie trochę zależy. No więc nie żałuję o tyle, że mam stały program od 30 lat. Większość mojego środowiska, tak jak pamiętam w Teatrze Dramatycznym, graliśmy fantastyczne role u genialnych reżyserów i rozmawialiśmy nie o sztuce w bufecie, tylko o pieniądzach. Dlaczego tak mało zarabiamy? A ci w Ameryce to dostają za film tam jakieś krocie, a my to... I rozmawialiśmy o pieniądzach, a nie o sztuce. Teraz troszkę się odwróciło. I nie rozmawiamy, jeżdżąc na przykład z teatrem po Polsce, o pieniądzach, tylko mówimy o sztuce, jak zrobić, żeby była dobra. Czyli się odwróciło. Pieniądze zarabiamy, większe lub mniejsze, ale prowadzenie programu to też jest stała praca. Ja nie muszę w związku z tym latać i kombinować cały czas. Domyślam się, że pan nie zazdrości finansowo aktorom, którzy postawili stricte na aktorstwo. No tak, ale nie w tym znaczeniu, bo to nie są jakieś krocie, bo ja nie szukałem, jak powiedziałem, z czekoladkami wysokich uposażeń. Ja wszędzie pracowałem... Jak to nie są krocie? Przecież ten teleturniej to wisi na panu, gdyby... Ale to nie znaczy, że ja jestem dobrze wynagradzany. To znaczy, że ma pan słabego agenta w takim razie. Nie. Gdyby pana nie było, to ten teleturniej jest zdjęty z anteny następnego dnia. No tak być powinno, ale... Więc pan powinien mieć gwiazdorskie wynagrodzenie i to wynagrodzenie takie, które jest znaczącą częścią kosztów całego programu. No tak być powinno, ale tak nie jest do końca. Natomiast w związku z tym, że robimy odcinki, jesteśmy wynagradzani za odcinek, to jak tych odcinków jest dużo, to automatycznie dużo zarabiamy. Kiedyś graliśmy, pamiętam, pana Tadeusza. Zarabialiśmy za spektakl, nie wiem, 500 zł, 600. To wydawało się mało, ale jak zagraliśmy 4 jednego dnia, to już było parę tysięcy. To była ciężka praca i zarabialiśmy jak na wtedy owe czasy dobrze, ale zarabialiśmy to dzięki ilości pracy, którą wkładaliśmy w to. Więc trzeba dużo pracować i wtedy się lepiej zarabia. Ale nie to, że te odcinki są tak wynagradzane, jak pan powiedział, że to na mnie spoczywa, że powinienem mieć i tak dalej. Może powinienem. Ale ja nie byłem przyklejony do... Panie Karol, jakbym był pana agentem, no to jutro razy 5. No dobrze, no. Ale ja nie wiem, czy ja to wezmę, bo branie czegoś, co wymyka się poza pewną średnią uczciwą, tak bym powiedział. Nie wiem, gdzie jest słowo uczciwe źle brzmi, bo nikt nie wie, co to znaczy. Ale my to czujemy. Nie chciałby pan zarabiać nierozsądnych pieniędzy, tak? Nie chciałbym. Bo one zawsze wcześniej czy później... Wyciskanie tej cytryny to nie? To nie, bo wcześniej czy później ten ktoś, kto mi przyznał te pieniądze, o coś się upomni. I powie do mnie tak, no ja ci dałem dobre pieniądze, ale pamiętaj, że ja teraz mam prośbę do ciebie, żebyś zrobił dla mnie to i to i to. Pojawia się zależność. A ja nie chcę tej zależności. Ja nie chcę, żeby ktoś mi coś dawał, co w jego pojęciu mi się nie należy. Po prostu się nie docenia. Może pan nie zna stawek. Może. Ale w związku z tym śpię spokojnie i nie mogę powiedzieć, że w związku z tym, że ktoś mi dał dobrą stawkę, bo mieliśmy taką sytuację w telewizji, nagle się okazało, że ludzie zarabiali jakieś niesamowite pieniądze. Ja sam się łapałem za głowę, że tyle można otrzymywać za prowadzenie czegoś. No potem są kłopoty. Potem 500 zł to dawali za wypowiedzenie się do kamery w wiadomościach. To w ogóle. Może. Ale nie mnie. A można było się wypowiadać codziennie i to 3 razy. A ja się wypowiadałem za darmo, ale potem się nie denerwowałem, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, a może pan by oddał te pieniądze, bo pan trochę za dużo dostał. Nie. Ja uważam, że dostawałem uczciwie, a mogłem dostawać więcej, ale nie biję się o to. Jeżeli ktoś uzna sam z siebie, że dajmy mu więcej, bo zasługuje, to ja powiem dziękuję bardzo. Ale nie pójdę do niego i powiem, a może pan by mi dał, panie prezesie, trochę więcej, bo ja taki jestem dobry. Nie, to się mówi, albo pan daje więcej, albo nie. Albo odchodzę. No, oczywiście. Albo odchodzę. A może tak, może takim frajerem jestem. Muszę zareagować, bo czat jakby goni. Nie daje mi zapomnieć o jednym pytaniu. I to pytanie się pojawia od godziny i 100 sekundę. Kto zabił Wielkiego Szu? Tak brzmi pytanie. A no właśnie, tego nikt nie wie. Ja nie odpowiem na to pytanie, bo wszyscy Bańczaka tam widzieli winnego. I być może tak było, ale na pewno nie ja. Od razu mówię, że to nie byłem ja. Ale każdy tak mówi. No, zaczęliśmy program od tego, że w więzieniu siedzą sami niewinni. Nie ja, absolutnie. Nie, mnie tam nawet, ale to nie, bo nawet nie było tam filmowo w tej całej sytuacji. Ale tam było parę podejrzanych osób rzeczywiście, ale reżyser, to tak pamiętam, tak chciał to zrobić, żeby pozostało to pytanie, ale to jest fantastyczne dla filmu, że po tylu latach ludzie mają ten problem, kto to zrobił. A to można by im odpowiedzieć w końcu. Nie można, bo nikt nie wie, bo sprawa jest nie do powiedzenia i tak naprawdę reżyser sam nie wiedział, jak to jest. Tak samo jak kończyliśmy Polskie drogi. Ja umierałem jako Niebiński na cmentarzu na Powązkach. I wtedy była taka akcja, że no jednak Armia Ludowa wygrywała, że komuniści przy głosie. No i takie trochę było zamówienie, żeby główny bohater podniósł rękę i do odchodzących żołnierzy z Armii Ludowej powiedział, towarzyszu, no w podtekście my się spotkamy jeszcze za chwilę, że ja do was dołączę i tak dalej. No to reżyser uciął ten temat, żeby tego nie było. Zakończyło się, umarł gość, dalszej części nie ma, bo nie chciał robić dalszej części i wprowadzać tego typu dalszych losów, które mogłyby być niekorzystne z jego punktu widzenia, z mojego również, ale ucinał. I jak ktoś pyta, ale jak to się skończyło? Poszedł czy nie poszedł? No to dobrze, to się zastanawiajcie, ale my nie daliśmy żadnej odpowiedzi, bo jej po prostu nie było. W tym wypadku nie ma odpowiedzi i w filmie nikt nie napisał, kto zabił. Nie ma. Ja nie odpowiem, bo też nie wiem i nikt nie wie. Możemy konfabulować i wymyślać, ale to będzie wymyślone. No to może w ogóle jest dobry moment, żebyśmy zaprosili naszych widzów do rozmowy z nami i co jakiś czas będziemy od was odbierali telefony. Za chwilę numer telefonu pokaże się na ekranie. Oczywiście podałbym go tym, kto go pamiętał, więc musicie go sobie spisać sami. O, jest już. 22 10 32 000. Panie Karolu, pan jest podobno fanatykiem kamperów. I co to znaczy być fanatykiem kamperów? Pan biega tam podobno, każdą śrubkę dokręca. No. Wszystko pan tam wie. Gdzie pan jeździ tym kamperem? Ta książka była napisana właśnie jako poradnik kamperowca. Tak oglądam, bo ja tu mam zdjęcie tego kampera, którego sam konstruowałem, przyznam szczerze. I on... Co to znaczy, że sam pan go konstruował? To znaczy, kupiłem zwykły samochód, tak zwanego blaszaka i na tym blaszaku powstawał samochód kempingowy od podstaw, od wycinania szyb, dachu, podłogi, no wszystkiego razem. no tu już jestem blisko, ale tu miałem takie zdjęcie. Ja miałem dwa takie samochody i szukam go tutaj. Ja go po prostu sam, to znaczy pomagali mi w tym ludzie, zawodowcy i stolarze i elektrycy, ale ten samochód powstawał w studiu Familiady z kolegami, którzy się zdecydowali mnie wspomóc, ale ja sam kombinowałem, jak to zrobić, jak ułożyć meble, jak wyciąć w tym miejscu szybę i tak dalej. No a to mi uciekło, to gdzieś nie mogę tego znaleźć, ale nie ma znaczenia, okej. A może tu było nawet, bym chętnie pokazał. On jest taki pomalowany, ten samochód, na różne kolory, ma różne obrazki takie, bo on jeździ właśnie do Chorwacji głównie. I ja miałem dwa takie samochody i one były jak obraz takie, bo był taki specjalista, który użyczył mi swojego talentu i pomalował te samochody w różne wzory. Bałem się, żeby to nie był kicz może jakiś wielki. Kurczę, tak to przejeżdżam, jestem blisko. On tu stoi już, ten jeden samochód. Ja obok niego właściwie, nie wiem, co to widać. To musieliśmy tak przytrzymać dłużej. O tu jest takie auto, lodówka jeszcze na wierzchu jest. Tył jego, tego obrazka nie widać, ale mam to w tej książce zdjęcie. To tak w Chorwacji to się dzieje. Ale on ma takie różne wzory. Nie wolał pan samolotami latać w dalekie kraje, tylko dlaczego kampery akurat? Nie, dlatego że to jest kompletnie inne życie. Kamper daje nam takie poczucie wolności. Ja nie jestem człowiekiem od 4 gwiazdek, od 5. Czy od 5, żeby tam kelner mi podawał czy coś. Ja tam przeważnie jestem nad samą wodą i pływam na desce surfingowej, więc ja tam jeżdżę na surfing, zabieram rowery ze sobą, żyję na powietrzu, pozbawiony telewizji, pozbawiony radia, takich wszystkich rzeczy, które... które mam na co dzień. No. Pracuję, jeżdżę po hotelach i tak dalej. Nie mogę tego znaleźć, no trudno. W każdym razie ten komfort tworzę sobie w takiej rzeczywistości, której w ogóle praktycznie nie ma. Jest tylko pogoda, ładny teren, nad samą wodą. Nie ma takiego miejsca, że, co znaczy nad wodą. Ktoś mówi, no mam nad wodą, blisko wody hotel, znaczy mam kilometr, to jest blisko. A ja mam 2 metry do wody, 3. Ja rano się budzę, jestem nad morzem, jem śniadanie nad wodą, organizuję to wszystko samemu. To jest kompletnie inne życie. To jest ucieczka od rzeczywistości takiej fajnej, którą mamy na co dzień, w inną fajną i fajniejszą. Ja jak tam siedzę, to mogę już tak mieszkać całe życie. Chodzić tylko w galotkach krótkich, opalać się, robić sobie na grillu jedzenie. Chodzić po jakieś zakupy, owoce się kupuje, jeździ się na rowerze, ciepło, przyjemnie, komary nie gryzą. Ja głównie do Chorwacji, Grecji jeździłem. Tak wspominam, bo to no, 40 lat tak jeździłem, no dużo. No dużo. I chciałem napisać taki poradnik właśnie książki, że jak jedziesz do Chorwacji, to pamiętaj, że jak chcesz rozbić namiot, to te takie śledzie, które tam dają w namiotach, takie aluminiowe, to jak wbijesz w te kamienie, to się zegną i namiotu nie rozstawisz. No to trzeba brać gwoździe prawdziwe, stalowe i tak dalej. Wszystko było ważne, inne wtyczki do gniazdka, do tego gniazdka, co mówiłem, to trzeba było inne kable brać, trzeba brać inne przełączniki do gazu, żeby móc gaz dopompować. No ale o tym też trochę tu piszę. A wreszcie na końcu o tym piszę i myślę, że takie wakacje weryfikują przyjaźnie, weryfikują znajomość. W jaki sposób? No wystarczy z kimś wyjechać na taki kemping, na dłuższy wyjazd i potem się nagle okazuje, że szybko zaczyna wnerwiać. Albo się rozstajemy i ta przyjaźń się kończy, bo nie pasujemy do siebie, bo ten musi do restauracji, bo ten musi mieć zmrożone wino, bo ten musi, ciągle coś musi, potem się okazuje, że nie lubi słońca albo nie lubi wody i nie umie pływać do tego, że boi się jeździć na rowerze, a po co na rowerze, kiedy można samochodem. I nagle okazuje się, że mamy kompletnie inne pojęcie tego, co jest dobre i złe. No i kończy nam się znajomość. A czasami jak spotykamy... Dużo znajomości tak się skończyło? No parę się skończyło, ale parę się zawiązało z ludźmi, z którymi się tam poznaliśmy. Mamy takie przyjacielskie kontakty wieloletnie i one są bardzo, bardzo mocne, są niesamowite wspomnienia i takie rzeczy, które się pamięta do końca życia. Przeżywam wielki pożar w Chorwacji w nocy, zaczęło się palić wszystko dookoła, bo tam są te pożary, tak jak burza, to się zapala, bo jest susza i teraz co zrobić? No to jest wydarzenie, to ludzie uciekają w popłochu, bo to rzeczywiście nie mamy na co nic z tym do czynienia, ale jak umiemy zareagować. Przeżywam wojnę serbsko-chorwacką na miejscu. Tu wojna, tu mamy kemping. Pan sobie grillował po prostu? Ja sobie grillowałem, a tam się ludzie bili, ginęli. Co mam zrobić? Uciekać, kończyć urlop? Czy wracać do Polski? No, zostaliśmy, bo pomyślałem sobie jako agent numer 1. Że szkoda urlopu. No, po pierwsze, a po drugie zależy kto wygrywa. Jak ja jestem u wygrywających, a Chorwaci wygrywali wtedy, to my się zostajemy. Jak zaczniemy przegrywać, to uciekamy. No taka... Trochę cyniczne podejście. No trochę może tak, ale w gruncie rzeczy czekałem cały rok na ten urlop i co, mam nagle wyjechać? Ale okazało się, że decyzja na pozostanie była właściwa. Nic się złego nie zdarzyło. Powrót był trochę taki nieprzyjemny, bo się jechało przez takie spalone różne miejscowości. No troszeczkę nieprzyjemne. No to było takie dojadę, nie dojadę, nie ma paliwa, niektóre stacje benzynowe nieczynne, no trochę dreszczyk emocji był. No ale jedziemy właśnie ahoj przygodą. To nie są wygodne kapcie i hotel z kelnerem. No na tym to polega. Ale takie urlopy też pan lubi? Czyli lubię, hotel z kelnerem tak. I wygodne kapcie też nie pan lubi? Czy nie lubię. W ogóle nie? Nie lubię. Nie. To znaczy jeszcze nie wiem, czy lubię, bo ich nie miałem nigdy. Czyli rodzina zawsze musi dzielić z panem tą pasję i jak liczą na Malediwy, to niestety tam się nie dojedzie kamperem. No nie, ale przyznam, że czasy trochę to zweryfikowały i być może będę musiał poznać on inclusive i te śniadanka i drinki na plaży i to wszystko. No. Nie jestem tym zachwycony, bo... Czyli rozumiem teraz, jak się 19 widzimy w Sopocie, to pan jedzie tam kamperem, a ja sobie spokojnie do hotelu... Tak, na rowerku. Nie, no na rowerku. Nie, no. Hotel 5-gwiazdkowy, kelner... Jednak, tak? Tak. Aha. To nie, ja to mam w pracy, to bardzo proszę, bo rano muszę wstawać, więc nie będę się bawił w gotowanie sobie samemu, no, ale jak odpoczywam, to uciekam od tego luksusu, komfortu. Nie lubię tego, może dlatego, że nie chcę powiedzieć, że to mam, ale nie brakuje mi tego. Ja myślę, że ci, którzy mieli z tym problem w dzieciństwie, że było im ciężko, że nie tak się im to życie układało, jak marzyli, że rodzice nie byli zbyt zamożni, to marzą o tym, żeby lizać ten luksus taki, którym jest do życia potrzebny. Ja nie miałem takich odczuć nigdy, nie to, że rodzice byli jakoś specjalnie zamożni, ale też nie byli biedni. Ja nie miałem z tym problemów nigdy i w związku z tym nie marzę o czymś takim. Czego innego pan szuka? Ja doświadczam. Ale pan w ogóle jest, jak słucham, tak, takim typem totalnego majsterkowicza, tak? Tak. Cały czas wszystko samo. Ja reperuję ciągle coś. Cały dzień coś reperuję. Jak dziecko coś zepsuje, to wiesz, że trzeba do taty. Tata, bo mi się tutaj ten konik rozkleił, byś go skleił? Ja mówię, oczywiście, bardzo proszę. A pan sam pewnie te śrubki tam wykręca, żeby coś się w końcu zepsuło. Ostatnio miałem problem, ponieważ dziecko dostało taką maszynę do robienia baniek. Jak dziś pamiętam, patrzę, to nie działa. Naciskam ten pistolet, te bańki nie idą, nie kręci się wiatraczek. Zaczęliśmy to rozkręcać z kolegą, no gdzieś jest jakiś błąd. No i nie znaleźliśmy tego błędu. No i wyrzuciłem tę zabawkę, ale rozkręcałem wszystko po kolei, włącznie do silniczka. Nie wiem, co było zepsute. Ale dziś wpadłem na genialny pomysł. Teraz pan wie i szkoda, żeby wyrzucił. Nie szkoda, ponieważ ja mam właśnie taką naturę majsterkowicza, że pomyślałem sobie, przecież ten cały mechanizm, ten wiatraczek służył temu, żeby to powietrze, które dmuchamy buzią, zastąpić wiatraczkiem i żeby te bańki leciały. Wystarczyło dmuchać. No więc właśnie, myślę sobie, po co ja to wyrzucałem? Mogę tę końcówkę wycofałem ze śmietnika, Dzisiejśmy zamoczyli w bańkach. Wziąłem odkurzacz przenośny, który z jednej strony dmucha, z drugiej ciągnie. Jak tym odkurzaczem po tym pojechałem, no banieczki idą, pięknie, zabawka, dziecko szczęśliwe, tatuś też. No to ja w tym momencie muszę zadać to pytanie, choć być może jest ono nazbyt intymne, ale no trudno. Jak to jest być tatą w wieku 76 lat aktualnie? Pięknie, piękne uczucie, polecam. Tylko powiem tak, że wszyscy jesteśmy różni, nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Nie można powiedzieć, że wszystkie kobiety, tak jak teraz walczymy o prawa kobiet, znaczy kobiet, czyli wszystkich kobiet, wszystkich mężczyzn. Wszyscy mężczyźni w wieku 70 lat nie są tacy sami. Nie, to tak nie można powiedzieć. Jesteśmy naprawdę bardzo różni. Ja pływam na desce, jeżdżę na nartach. Moi niektórzy koledzy, rówieśnicy mówią: no stary, ty chyba zwariowałeś, ja już od 10 lat ledwo z krzesła wstaję, a tu na nartach jeździsz. No jeżdżę. No ale ty z kolei kiedyś dużo paliłeś, nic nie robiłeś, co się wiąże ze sportem, lubiłeś jeść, nie ruszać się, no to masz to, co masz, a ja robiłem co innego. Wtedy, kiedy inni szli do klubu, to ja szedłem na salę gimnastyczną, trenowałem wyczynową gimnastykę, uprawiałem sport, nie piłem, nie paliłem. Piłem umiarkowanie, naprawdę niewiele, ale papierosów nigdy nie paliłem. No i te płuca w miarę działają, no, więc mam trochę inne podejście i dlatego mogę powiedzieć, że będąc w tym wieku ojcem, wydaje mi się, że jestem lepszym ojcem, niż bym miał nim być, mając lat 20 parę 30, kiedy bardzo dużo grałem w serialach, nie było mnie w domu, myślałem bardzo dużo o karierze, o tym, żeby wejść na rynek, żeby być popularnym. Jeszcze Familiady to w ogóle nie było, nie myślałem o tym. To myślę, że dziecko by mi wtedy przeszkadzało, nie miałem dystansu, nie miałem dojrzałości żadnej. Tak jak zresztą większość młodych ludzi, nie ma tego. To się dzieje czasami przypadkowo, to tak się stało, bo żona chce, ale nie mamy domu, wszystko gdzieś pożyczony dom, mamy kredyty, nie mamy auta, wszystko takie teraz, wszystko na kredytach jest. I tak naprawdę jest duży problem bytowo-rodzinny. Zresztą widać, że mało ludzi młodych stara się o dzieci. W tej chwili jest to problem duży. Natomiast w takim moim wieku ja te rzeczy mam załatwione. Ja nie mam problemów takich związanych z tym, że nie mam mieszkania, czy nie mam samochodu. To dziecko ma to, co powinno według mnie mieć. Na pewno nie chcę go rozpieszczać i dawać mu wszystkiego, bo to jest najgorsze chyba, co mogłoby go spotkać, że dostaje wszystko i nagle potem nie ma marzeń, nie ma niczego. Nie, to nie. Niestety to jest u mnie tak. Ja taki jestem, tata rozpieszczający. To niedobrze, to dziecko będzie miało trochę kłopoty, bo wszystko dostaje, potem nie ma co zdobywać. Będzie roszczeniowe, niesamowicie. To nie wolno, no. Ja nie umiem się powstrzymać. Jak się powstrzymać? No po prostu wiedzieć, że to dla niego nie jest wcale dobre, że mu się kupi najnowszy rowerek, najnowszy komputer, czy co by chciało. I trzeba to jakoś tak dawkować, że to są rzeczy związane z daną okazją, za to, że coś fajnie robi, że jest fajny, że fajnie się uczy, ale że to nie jest na stałe, że nie to, że mu się to należy. Kiedyś spotkałem na kempingu, jak się potem okazało, bardzo bogatego człowieka. Mieszkał sobie w samochodzie nie kempingowym wcale, tylko w jakimś kombiaku. I taki był dziwny. Dziwny w tym znaczeniu, że żył dość ubogo, ale opowiadał, mieszkał w Anglii na stałe, ale był Polakiem. Opowiadał, że ma, no wyglądało, że niezły dom, że ma dzieci. Potem się okazało, że mieszka w zamku i że jest milionerem. I właśnie mówi, że swoim dzieciom to kupił małe mieszkanko w prezencie i małego Fiata i więcej nie dostaną. Jak chcą mieć lepiej, to już muszą sami na to zapracować, żeby mieli przyjemność z tego, że coś zdobywają. Będzie miało to wtedy dla nich wartość. To jest tak, jakby gramy w totolotka milion. Ten milion nie ma dla nas wartości. Przeważnie to się gdzieś tam rozłazi, ale zarobić milion, to wiemy, jak to jest ciężko, ile komuś się w ogóle uda. No i potem szanujemy te pieniądze bardziej. Więc może moja mądrość, dojrzałość pomaga mi w tym, żeby mówić to, co mówię w tej chwili. Ale właśnie to było pytanie, jak zostać ojcem w wieku 70 lat. Niesamowite doznanie, niesamowita przygoda i jednocześnie mam poczucie, że jestem dobrym ojcem. Poświęcam dziecku cały swój czas i ono ma kochającego ojca. Ojca, który wie, jak to dziecko powinno żyć i uczy go tego wszystkiego, jak siedzieć przy stole, jak mówić dobrze po polsku. Zwracam na to wszystko uwagę, na co widzę, że rodzice nie zwracają uwagi w ogóle. Widzę, że przy stole dzieci siedzą, trzymają te widelce, tak, wbijają, to wszystko robią. Myślę, dlaczego ci rodzice... I taka stara szkoła jednak u pana. No tak, no nie, no bo tego byłem nauczony. No, bo często... Starsze osoby rozpieszczają właśnie. Nie, broń Boże. To jest złe myślenie. Ludziom się wydaje, że jak ja mam 70 lat i spotykam młodszą dziewczynę, to nie mam nic w głowie, tylko jestem idiotą, który lata, bo ma, nie wiem, fajne piersi, jest grabna i piękna i w ogóle robi ze mną co chce. No, nie, no tak właśnie myślimy. No nie, no to tak nie ma. Gdzie? No to, przepraszam, ale to współczuję tym panom, którzy tacy są. Ja przecież widzę wszystko wyraźnie, może nawet bardziej wyraźnie niż jak byłem młody. Nie dam się tak łatwo oszukać. Widzę, gdzie jest udawanie, gdzie jest prawda, gdzie nie ma tej prawdy. I sam wygląd nie jest w stanie mnie opętać na tyle, że już zapominam o tym, że jeszcze coś w tym jest złego. Nie, widzę wszystko wyraźnie. Jak jest złe, to jest złe, niezależnie ile dziewczyna ma lat. Jeżeli nie ma w głowie poukładane tak, jak powinna, no to mnie to nie interesuje. A męczy tłumaczenie się ze związku ze znacznie młodszą osobą? Taki był czas oczywiście na początku, bo to media, nie znajomi, koledzy i przyjaciele, nie, bo wiedzą, rozumieją i nikt nie ma takiego problemu. No, ale... To człowiek się trochę chowa, bo czuje podskórnie niestosowność sytuacji. No, dają ci internauci nam do zrozumienia, ci, co czytają te gazety takie różne, dziwne, brukowe, które żyją tymi skandalami i ci ludzie to kupują. Oni żyją tym życiem kogoś i żyją swoim światem. Tylko że ta pani, która ma męża w moim wieku, który ma kompletnie inne przyzwyczajenia, obiad, godzina druga, o sportach to nie pamiętamy, on ma swoje, musi obejrzeć, przepraszam, transmisję, ma mecz, piłkę nożną, to jest dla niego całe życie. I on ma swój świat, ona mu jeszcze wmówiła, kto jest dobry, kto zły i tak dalej, no to oni bardzo łatwo wydają takie recenzje, jak żyć, czy to życie jest dobre, czy złe. To od nich oczywiście takie rzeczy się zdarzały. Ale w momencie, kiedy pojawiło się dziecko, pojawił się związek małżeński, to się uspokoiło i zobaczyli ludzie, że to nie jest taka głupia zabawa tylko starszego pana, który ma fił-bził w głowie. No tylko, że to jest poważny związek oparty na uczuciu, na rodzinie, na miłości, na szanowaniu się i tak dalej. To tak działa, to tak jest. Także wyprowadzam wszystkich z błędu, że... Takie dziecko to może mnie opętać, bo jestem stary i nic nie widzę i głupi. Nie, nie, nie. Jest coś takiego, nawet wiem, że w dużych firmach japońskich tak się dzieje, że jest tak zwana Rada Starszych. I ta Rada Starszych musi być wysłuchana przez tych młodszych, prezesów dużych firm. Nie muszą ich uwzględniać tego, co oni mówią, ale muszą ich wysłuchać. Bo oni mają w wielu wypadkach rację, dużo wiedzą. Zresztą się okazuje, że z wiekiem głowa nasza pracuje lepiej, o ile pracuje cały czas, jeżeli trenujemy tę głowę, żyjemy normalnie, szybko, współcześnie, nie obrażamy się na to, co się dzieje, na te urządzenia, na komputery, na internet. Ja w tym jestem na bieżąco, wszystko wiem, o co chodzi. Bawię się w to i wiem, jak postawić system. Siedzę w komputerze godzinami, też grzebię. To ja nie tylko tyle, że mnie nauczą tam, jak wcisnąć enter i tak. Ja wiem, jak to zainstalować, wiem, co z tym zrobić. bo jak tylko komputery wchodziły, jeszcze DOS wtedy był, to ja już się w to wdałem, to już mnie interesowało. Jak to się dzieje? Bo ja mam taką naturę, że chcę poznać. Ja byłem na Polibudzie. Ja mam taką techniczną potrzebę wiedzy i zawsze mnie to interesowało. Jak to jest, że tu widać? Jak to widać w tym telewizorze? Skąd ten obraz się bierze? Tak on przychodzi i tego. I tak kombinowałem. Oczywiście w końcu ludzie mądrzejsi ode mnie, bo też tacy są. Ja nie jestem najmądrzejszy, broń Boże, ale staram się przynajmniej uczyć od tych mądrych. A co najważniejsze, jeszcze umiem zauważyć, kto jest mądry, a kto głupi. To też jest ważne. Przynajmniej wiem, kogo pytać. No to oni powiedzieli do mnie, ci od komputerów, dalej już nie kombinuj, nie pytaj, jak działa mikroprocesor, jak działa dysk twardy. To już nie zrozumiesz tego. My też tego już nie rozumiemy. My to składamy, to produkują tam w Chinach, w Tajwanie, kombinują w Korei, to powstają te wszystkie rzeczy, ale my nie wszystko wiemy, jak to działa. My wiemy, jak to połączyć, żeby działało w całości. Ja już też nie pytam, bo tego nie zrozumiem, ale jest to genialne i fascynuje mnie ta wiedza techniczna. Ja muszę przeprosić naszego widza, bo wywołałem telefon dobre, myślę, że z 20 minut temu i ktoś tam wisi ze słuchawką. Więc tak, to jest pora, żeby zadać pytanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, to widzę. Dobry wieczór. Od dobrych 20 minut. Witam serdecznie obu panów. Panie Krzysztofie, najpierw do pana, bo kiedyś ktoś panu zarzucił, będę mówić kto, że kanału nie oglądają kobiety i nie subskrybują. No więc ja obalam ten mit. Dziękuję bardzo, chociaż ja wiem, że to było kłamstwo. I do tego powiem nie najmłodsze. Teraz chciałam zadać następne pytanie. To było bardzo dawno temu, w poprzednim jeszcze studiu, był w telewizji polskiej taki program, w którym artyści, aktorzy występowali w cyrku. Tak. I pan również tam był. O ile dobrze pamiętam, bo byłam wtedy jeszcze dzieckiem, pan ćwiczył na trapezie. Został pan do wypadku. Co tam się wtedy stało? To znaczy, cieszę się, że pani to pamięta. Cieszę się, że pani o tym mówi, bo cyrk dla mnie jest bardzo ważny. Mimo że w tej chwili opinia publiczna troszkę ten cyrk odrzuca. No z powodu przede wszystkim zwierząt. Ja byłem w cyrku rok czy 2 lata temu, nie było żadnego zwierzęcia i się świetnie bawiłem. Tak, właśnie. Uważam, że cyrk jest w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Dużo czasu spędziłem z cyrkowcami. Traktuję ich naprawdę z wielkim szacunkiem, bo oni ryzykują życiem czasami. Ale te dwie rzeczy się nie łączą ze sobą. To znaczy ja wystąpiłem w 2 programach na trapezie, czyli na palocie. Udało mi się to wykonać i tam mi się nic nie stało. Na treningach miałem jakieś tam upadki, ale generalnie ten program mi się udał. Natomiast rok później chciałem zrobić numer jeszcze bardziej emocjonujący. Człowiek młody, głupi był, więc chciałem tak troszkę zaimponować i zrobić coś, czego nikt nie zrobi. I wykonałem tak zwany skok śmierci. Skok śmierci wygląda podobnie jak w tej chwili skoki na bungee. Wtedy tych bungee nie było. To był taki początek. To się nazywa... I bungee bez bungee, bez liny. Takie bungee bez bungee. Nie, bungee było na bungee, ale na linkach tylko metalowych. Okay. Bo bungee się skacze na gumach. I lądowanie nie było w rzece. I mi te gumy się urwały, te linki. Na takiej próbie, gdzie już zrobiłem taki pełen numer, tak jak on powinien wyglądać, czyli długoślinek była mniej więcej taka, że jak głową do dołu skaczę spod kopuły, tam było 10 prawie metrów, no że prawie rękami do ziemi dotykam, mam pół metra gdzieś. A to na linach to takie hamowanie ostre bardzo. No. Tak, ale tam były 2 takie sprzęgła, które powodowały, że to zerwanie nie było tak mocne, bo mi normalnie nogi by wyrwały, no przecież, bo to byłoby zerwanie oczywiście bardzo mocne. Tam to się odkręcało na takim bębnie i ten bęben wyhamowywał trochę. No ale w związku z tym, że te linki były tak zaczepione za ten bęben jedna przez drugą, takie oczko tam było, no to jak to szarpnęło mimo wszystko, mimo tego bębna, to te linki pękły w tym miejscu, urwały się po prostu. 2 stalówki, na których można byłoby zawiesić samochód. ale to była duża siła zerwania i walnąłem głową o ziemię po prostu. A z tym, że tak uderzyłem bokiem, trochę zamortyzowałem barkiem, trochę ręką. No i zawieźli mnie do szpitala, na drzwiach wynieśli. Wyglądałem pięknie, bo byłem bardzo ładnie ubrany, w cekinach, cały w tym takim cyrkowym. Tak, pięknie to. I ten lekarz tak na mnie patrzy, mówi: panie, coś pan się z cyrku urwał, czy jak? Ja mówię: no właśnie, dokładnie pan to powiedział. Właśnie się urwałem z cyrku, proszę pana, przed chwilą. No i niech pan patrzy, co mi się stało, bo nie bardzo wiem. Były takie obawy, że mam kręgosłup pęknięty, potem obawy, że mam coś w środku, jakieś obrażenia, no bo co z dużej wysokości przyłożyć o ziemię, to nie jest przyjemne. No ale miałem tylko wstrząs mózgu, miałem tutaj tam nadgarstek pęknięty, coś tam z kolanem rozwalone, ale na tyle, że nie skończyło to się jakoś tragicznie, wycofało mnie to na tam 10 dni życia, ale nic takiego poważniejszego jak kręgosłup, jak coś tam, to mi się nie stało. No i przeżyłem też przygodę niesamowitą. Troszkę zapłaciłem za to cenę swojej odwagi i brawury, ale jednocześnie powiem na końcu, że wykorzystałem ten element ciągłego ścigania się i bycia na granicy, żeby komuś lub sobie coś udowodnić, że jestem lepszy niż jestem. No, ludzie mają takie dzieciństwa, szczególnie mężczyźni. Nabrał pan pokory? Nabrałem takiej pokory do życia. Wiem, że to boli. Jak teraz wsiadam do szybkiego samochodu, jak mi się udało tu przyjechać, to mam pokorę. Wiem, że to boli i wiem, że ta brawura nie popłaca, a poza tym do brawury potrzebna jest wiedza i umiejętność i ciężka praca. To samo nie przychodzi. W związku z tym ja też dużo pracowałem, dużo trenowałem, ale mimo wszystko coś się zdarzyło, nad czym nikt nie był w stanie zapanować. Tam nie było niczyjej winy poza moją tak naprawdę. Aczkolwiek mogłem winę zwalić, że ktoś linę źle zrobił czy coś. No ale ja sam chciałem, ja sam ryzykowałem. No to tak jak ludzie robią te sporty ekstremalne, no oni wiedzą, że ryzykują. No. A to trochę mógł pan być takim aktorem jak Tom Cruise, który jest też dla siebie kaskaderem. No tak, no mógłbym być. Ale rozumiem, że po tym zdarzeniu to już... I tak trochę byłem miejscami, bo w Agencie numer 1 były takie sceny, gdzie się paliłem, strzelali z miotaczy ognia tam do mnie, ja tam uciekałem, bo to się zapalało lotnisko, coś. Robiłem to sam. Siadałem na konia w Carino, pamiętam, ten koń nie miał na sobie nigdy siodła, po raz pierwszy ktoś na niego wlazł. Leciałem na głowę, spadałem, ale jakoś mi się nic nie stało. Tak, robiłem takie rzeczy, no ale potrzebna jest też jakaś mądrość, no i w tym teraz w moim wieku, no to no, nie przesadzajmy. Nie mówię, że teraz. Nie, ale też no, czasami trzeba coś tam zrobić, no to robię, prawda, ale też zdarzają się przypadki czasami na planie filmowym takie, że coś się człowiekowi przytrafi i jest to tak zwany wypadek przy pracy i tyle. No, nie ma na to. Ale trenował pan akrobatykę przyrządową. Znaczy, tak, gimnastykę sportową, no tak się nazywa. No. I co zostało z tego do dzisiaj? Wszystko. Co to znaczy wszystko? No to, że jestem ojcem w wieku lat 70. No nie, ale no tak. Co dzisiaj umie pan wykonać jeszcze i czy cokolwiek? Przewrót w przód wyjdzie łatwo? A nie, no pewnie, że wyjdzie. To nie jest, z tym nie ma problemu. Stanie na rękach, to tak. Stanie na rękach dzisiaj? No tak, pewnie tak. No teraz musiałbym spróbować trochę nadgarstki, bo to w międzyczasie łapę połamałem na nartach, tam coś. A trochę kilogramów doszło. Jak trenowałem, to ważyłem 71 kg, no teraz mam 80 coś, o te 20 więcej, no to mam bańkę benzyny na plecach. To nie jest tak. No to jednak to wszystko pracuje, siły ubywa. No. To jest jedyny problem tego dziecka, bo to jest jeden temat, że nie żyjemy wiecznie. Nikt z nas nie żyje wiecznie. Jedni żyją 100, teraz się mówi, że można żyć 120. Ja tak planuję. No, ja też. No właśnie, ale czy nam się to uda? Robię wszystko, żeby tak było. Więc to jest jedyny problem, prawda? Że że chciałby się wtedy żyć jak najdłużej, żeby dziecko było z nami, żeby można było widzieć, jak kończy szkołę, kończy maturę, wychodzi za mąż, za księcia z bajki i tatuś patrzy z podziwem, a nie dopuszcza, no wiadomo, że gdzie. No, no nie, no piękna gdzie. Ja na szczęście mam synów, więc to zmartwienie nie jest właśnie, moim zmartwieniem. No właśnie, jak się ma synów, to w pewnym momencie synowie idą do wojska. A jak się ma córkę, to wojsko przychodzi do domu. Odbierzmy kolejny telefon. Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym przede wszystkim pozdrowić pana Karola Strasburgera. Jestem pod wrażeniem jego talentu aktorskiego, jego dotychczasowej kariery. Pytanie do pana Karola. Panie Karolu, grał pan w takim filmie sensacyjnym Polskiego Agenta 007. O ile mnie pamięć nie myli, tytuł tego filmu to Agent numer 1. Zgadza się. Chyba nazwisko Iwanow. Mam pytanie. Pan sam tak nurkował, pływał do tych statków i podkładał miny, czy to dubler jakiś? No, widzę, że pan pięknie pamięta Szajnowicza, tak. To była taka jedna z pierwszych moich głównych ról. Rzadka historia, że gra się postać już historyczną, nieżyjącą, a jednak jego rodzina żyła, bo mama jego żyła jeszcze i bracia. Miałem możliwość poznania tych ludzi. Tak, ale on rzeczywiście był pływakiem. On startował w barwach HZS-u. Świetnie pływał. No i padło na mnie. Ja tu się pochwalę, bo tak może trochę mniej się chwalę niż powinienem. Jestem wicemistrzem świata w pływaniu aktorów z Budapesztu. No, sprzed 10 lat. Były takie zawody, myśmy pojechali taką ekipą. Tam byśmy nawet nieźle wypadli. Więc pływam całkiem nieźle. Ale żabką. Z kraulem może trochę gorzej, ale tam pływałem kraulem. Większość robiłem sam. Część tych zdjęć działa się w Bułgarii, nie w Grecji. Wtedy Grecja była za droga dla nas. To była strefa dolarowa. Pobyt na zdjęciach w Grecji kosztował, więc byliśmy bardzo krótko. To takie były czasy. Teraz pewnie to by inaczej wyglądało, ale ja sam miałem rozpiskę, w co się ubrać, jak się umalować i tak dalej, bo nie było pieniędzy dla pań, które tym się zajmują zawodowo. Mówię o tym, że pobyt był krótki i te sceny podwodne robiliśmy w Bułgarii, częściowo w Polsce. Ja nurkowałem, ale też częściowo te sceny takie przy łodzi podwodnej, która była bardzo niefajna, ponieważ była oblepiona muszelkami, które cięły jak nożem. Tam zbliżyłem się do tego kadłuba, kurczę, wyszedłem cały we krwi, bo to mnie pocięło strasznie. To robili kaskaderzy już za mnie, to muszę powiedzieć. Siedzieli z butlami pod wodą, brali powietrze. To jest pewna umiejętność, której trochę się nauczyłem, ale przyznam, że bałem się w tej zimnej wodzie to robić, bo tam było trzeba na paru metrach siedzieć pod wodą, nabrać powietrza z ustnika, odłączyć ten ustnik, wykonać te wszystkie różne rzeczy, wrócić pod wodę, pod ten ustnik jeszcze, więc te takie bardzo głębokie sceny to robili kaskaderzy, nie pamiętam już kto. Ale chyba to nie był Krzysiek Fus, bo niektóre rzeczy też robił w Agencie za mnie, ale taka była scena palenia się, gdzie ja się palę, to ja zacząłem się palić, a on skończył. Rzeczywiście twarz popalił sobie strasznie, to nie było za fajne dla niego. No ja też się czułem nie najlepiej w tym, więc no, niestety niektóre rzeczy kończą się źle, więc nie wszystko robimy, ale te wszystkie pływania, wchodzenia pod wodę, te początki i tak dalej robiłem sam. Zresztą sam zawsze te rzeczy staram się robić samemu. Ucieczki, te wszystkie jakieś skoki, jak tam uciekałem z tego, spod tego plutonu egzekucyjnego. No pamiętam, to taka ucieczka była niesamowita. Biegałem dobrze wtedy. Ja byłem młody. Właśnie, a ta scena z kajdankami przy tym plutonie egzekucyjnym. No właśnie, no tak. Pan sam też ten kciuk tak wyginął, żeby te kajdanki... No tak, ja ćwiczyłem tę rękę, wie pan, bo on tak robił rzeczywiście, że móc ściągnąć kajdanki, więc próbowałem sobie te ręce jak najbardziej tak... pogniatać żeby te kajdanki schodziły. No oczywiście trzeba pamiętać, że film to jest sztuka, to nie jest dokument, więc no tak się robi, żeby to zeszło. Ale no starałem się jednak w miarę wiarygodnie, żeby to wyglądało, ale te ucieczki jakieś takie, no to pamiętam, że skakałem wysoko tam z buta dostali, tutaj skakałem na wysokość głowy komuś. No byłem sprawnym człowiekiem, częściowo mi to zostało do dziś, więc mówię, że to się przydaje. To wszystko w życiu, ta gimnastyka, bo było takie pytanie od pana Krzysztofa, co mi to dało. No dało mi wszystko. Dyscyplinę, sprawność, odwagę i taką sumienność i pokorę. Wiele rzeczy. A potem w filmie to się przydaje. Jeżeli aktor może zrobić coś sam, to widzimy, że nie ma lipy. Że jak ktoś coś biegnie, to dla wprawnego oka sportowca to widać, że on potrafi, że to nie jest frajer, który pierwszy raz podbiegł albo wsiadł na rower, tylko jeździ na tym po prostu. No nie będę jeździł wyczynowo, ale umiem to robić. No. Dziękujemy bardzo. Rozumiem. Tak, dziękuję. Jeszcze? Dziękuję. Jeszcze jakieś pytanie, bo widzę, że słyszę, że pan jest bardzo... W zasadzie do pana, panie Krzysztofie, jedna sprawa. Bardzo jestem wdzięczny za ten kanał Zero i za sprawę z Gazetą Wyborczą i z ambasadorem Izraela. To dziękuję. To nie dziękujemy bardzo. Tematem, ale dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy. Numer telefonu zaraz się wyświetli na ekranie, ale teraz muszę zrobić krótką przerwę reklamową i powiedzieć też o ofercie X.com, drodzy Państwo, dla Was, gdyż jest specjalna promocja dla widzów kanału Zero z kodem, on nie jest łatwy, x.com/yoga. Dostajecie 400 zł zniżki na laptop Lenovo Yoga z ekranem OLED i wytrzymałą baterią. Teraz to wszystko widzicie na ekranie i ten kod, który nie jest taki łatwy, też widzicie. Ja muszę tę reklamę odczytać, bo to z tego mamy pieniądze, żeby... Nie, no ja wiem, no, żeby przy okazji dobre komputery. A funkcjonował. Tak ja jeszcze pozdrowię może kierownictwo i komu, bo znam ich dość dobrze, także... To, proszę. Tak, także... Pan wszystkie firmy zna. Tak, wszystkich wiem, naszych znam. Tak, no jak komputerowa to znam, no. Okej. Okay. No to jeszcze to idzie dalej, bo nawet robiłem dla nich, także znamy się dość dobrze. Panie Karolu, to idziemy razem dalej. Proszę bardzo. XTB, sponsorem naszego kanału jest platforma XTB, która przychodzi do Was z poniższym przekazem. Pozwól swoim pieniądzom pracować, inwestując nawet niewielkie kwoty w planach inwestycyjnych XTB. Więcej informacji na ten temat znajdziecie klikając link w opisie. A ostatnia rzecz to już jest społeczność Just Join IT, jednego z głównych naszych sponsorów. Mianowicie ta społeczność wrzuciła mi 3 suchary, no i one są do oceny przez pana, te suchary. Dobra. Pierwszy jest taki. Szef do pracownika. Kowalski, ja was za chwilę zwolnię, ale szefie, wolniej pracować się nie da. No takie wymyślone no, całkiem nieźle. Ile? 4 na 10? No wolniej się nie da, 4 na 10. Nie, może dajmy 5 na 10 nawet. Tak, tak, dobrze. No okej. Okay. Ładne porównanie. Mhm. Podoba mi się. No i tutaj użytkownik Smoku, też od Just Join IT. Żona pokazuje mężowi informatykowi zdjęcie na telefonie. Kojarzysz człowieka? Tak. Jutro o 16 odbierasz go z przedszkola. Tak, to znam. Tak, tak. To a propos dobrego ojca. Mhm. Tak, tak, że masz go odebrać tego gościa, bo go nie pamiętasz nawet. Tak, to ja to znam. To tak, no okej, okay, dobrze. Czwórka. Tak, czwórka, piątka też, tak też. Mniej więcej podobnie. No okej, okay. Następnym razem potrzebujemy coś jeszcze gorszego, żeby dać 10 na 10, nie? No to nie jest tak łatwo, muszę powiedzieć właśnie, bo to tak... Jest dużo dowcipów, które znamy. Ludziom się wydaje, że oni je odkryli, ja je też znam. Jak ja je mówię, to ludzie mówią, że to takie mało śmieszne i że takie suchary, które się zna. To nie jest tak wszystko z dowcipami, bo ja mógłbym to oczywiście powiedzieć, ale ja już to mówiłem wielokrotnie. Także no, ostatnio z tych takich dla młodych jest taki fajny dowcip. Jak tata miał kupić rowerek, bo to mamy ten okres teraz taki wiosenny, to tatusiowie, to chyba pan też to ma, chyba że pan już kupił. No kupiłem. No, no właśnie. Ja też już kupiłem, mimo że dziewczynka nawet dzisiaj jeździła. No dziewczynki też jeżdżą na rowerek. No jeżdżą, no oczywiście i tata tego, ale teraz już większy i tak dalej. Tata kup rowerek. No tata mówi, no nie mam pieniędzy, syneczku, bo mam kredyt na mieszkanie, spłacam to wszystko. I no niestety, może za rok ci kupię, bo jest słabiutko. finansową. O Jezus Maria, tam chciałbym tak rowerek. Następnego dnia rano przy śniadaniu patrzę, a synek się pakuje do walizki i się wybiera gdzieś z domu, wyprowadza się. Tatuś mówi, co jest? Tata, w nocy usłyszałem tak. Mama powiedziała nagle, to mnie z pokoju doszło, że odjeżdża. A ty powiedziałeś, że dochodzisz. No to w tej sytuacji ja nie mogę zostać dłużej w tym domu, bez rowerka, dom z kredytem, a wy się wyprowadzacie. No to jest taka dłuższa opowieść troszkę, ale ja lubię pana takie, stylu. No, takie ja lubię krótkie, stylu. Czat lubi krótkie, na przykład tutaj wpadło, jak się nazywa kot złomiarza? No tak, kot złomiarza? Nie wiem. Puszek. A, Puszek. No tak, no dobre. No może być. Dobre. Tak, a ja to mniej lubię, bo to właśnie nie są dowcipy. To jest tylko gra słów, to jest tak powymyślane, żeby... Dowcip musi mieć pewną anegdotę swoją. Coś się zdarzyło, prawda? Ja takie coś lubię, prawda? Że to było, ten przyszedł, to zobaczył, ten powiedział. A to są takie skojarzenia słowne, które czasami bywają inteligentne i śmieszne, ale jak powiedziałem, czasami. No dobrze. A propos, skoro już mówimy o dziecku, wcześniej mówiliśmy o gwiazdach, osoba, które myślą, że są gwiazdami. A nie są. Dlaczego pan nie wykorzystuje dziecka, żeby nim trochę zagrać na ścianki, zabrać albo pokazać w gazecie? Dobre pytanie. Ludzie dzisiaj bardzo chętnie pokazują w przestrzeni publicznej swoje dzieci. Mi się zdarza. Tak, nie przeczę. Natomiast pan w ogóle tego nie robi. Nie robię. My wszystko robimy inaczej w ogóle, jak się okazuje. No dobrze. No to ja mówię. Dobrze, też pan pyta, panie Krzysztofie, nie bacząc na intymność moją czy ogólną, to ja odpowiadam nie bacząc na konsekwencje. Otóż jestem strasznym przeciwnikiem tego, ponieważ moim zdaniem nie ma nic gorszego jak granie dzieckiem, a szczególnie w obecnych czasach. Potępiam, bardzo potępiam tych ludzi, którzy te dzieci wystawiają do reklam, pokazują ich twarze, bez ich wiedzy tak naprawdę i przyzwolenia, bo te dzieci są chętne, bo rodzice każą czy proszą, ale są za młode, żeby podejmować decyzję, że on to chce. Ja nie wiem, czy to dziecko, jak dorośnie, nie powie, tata, a dlaczego ty mnie wciągałaś w jakieś telewizje, w jakieś programy? Ja nie chcę się pokazywać, nie pytałeś mnie o zgodę nigdy. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to już ostrzegam wszystkich teraz już na poważnie, bo to jeszcze można tak trochę. W dobie sztucznej inteligencji, to już mamy w Hiszpanii taki przypadek, rodzice chwalili się tymi dziećmi, pokazywali twarze, a potem ci źli ludzie wykorzystali sztuczną inteligencję, wzięli twarze tych dzieci, dorobili resztę i zrobili z tymi dziećmi filmy pornograficzne. Jak to rodzice zobaczyli, to no, rozumiemy, co czuli, jaka afera z tego wyszła, bo nie przypuszczali, że ktoś to dziecko może wykorzystać w taki sposób, ale ten świat jest okropny. Ludzie dla pieniędzy, dla poklasku zrobią wszystko. W związku z tym robienie dzieciom takiej krzywdy tylko po to, żeby mieć korzyść i żeby to dziecko zareklamowało i zarobiło dla mnie na śpioszkach albo pieluchach parę złotych, no to ja mówię nie. To jest rzecz moja, osobista. Jak dziecko dorośnie, będzie chciało zrobić karierę publiczną, no to niech sobie robi. Ale ja go w to na razie nie wciskam. A dzieci w filmach w takim razie? No tak, to jakbyśmy przywołali Hollywood, bo my widzimy tam takie filmy. No nie tylko w Hollywood, no w polskich filmach też czasami musi zagrać. Tak, ale Hollywood na przykład, tam pojawiały się te gwiazdy. Ten tytuł tego filmu, co się zawsze Boże Narodzenie pojawia. Kevin sam w domu. No z tego co wiem, on nie ma łatwego życia. W związku z tym, że go rodzice wciągnęli w ten hollywoodzki świat, wszedł w życie dorosłych. Nie będę tego rozwijał dalej, bo nie byłem przy tym, więc nie widziałem, więc mogę tylko się opierać na plotkach. Ale ten świat jest zły. Te dzieci są tam wykorzystywane potem w sposób niewłaściwy, bo są dziećmi. Ludzie są okrutni, ten świat jest brutalny, obrzydliwy. My dorośli możemy sobie z tym poradzić, ale te biedne dzieci niestety lądują nie najlepiej. Wchodzą w jakiś świat narkotyków, potem za wczesna kariera, za wczesne pieniądze. Źli ludzie, którzy biorą te dzieci i robią z nimi, co uważają za stosowne. Mówię nie. Ja po prostu uważam, że dzieciom nie wolno robić takiej krzywdy. Mimo że pozornie to wygląda fajnie, że to kariera popularne, to tego dziecko zarabia pieniądze, jest gwiazdorem, ale bycie gwiazdorem to jest odpowiedzialność, to jest trudna rzecz. Nie każdy znosi dorosły sukcesy. Może porażki się nawet lepiej znosi niż sukcesy, bo porażka jest bardziej naturalna, ale znieść mądrze sukces, umieć się w tym sukcesie odnaleźć, żeby nam palma nie odbiła, żebyśmy nie uważali, że jesteśmy lepsi, żebyśmy nie zwariowali, że musimy jeździć najlepszymi autami, że nam się wszystko należy, bo nas ktoś z tego, bo nas ktoś poznał. No i co z tego? Nic z tego nie wynika. Taki sam zawód jak każdy inny, ale publiczny. Więc jeszcze mamy gorzej, bo nas ktoś osądza, na nas patrzą, nas oceniają, wystawiają nam cenzurki, co nam wolno, czego nie wolno i tak dalej. A dziecko jest za słabe psychicznie, nie ma doświadczenia, żeby znosić to wszystko. Więc ja mówię, nie dawajmy dzieciom takiej ciężkiej próby, bo możemy zrobić im w sposób, w tym wypadku świadomy, ale może nie chcemy tego robić, jakąś krzywdę. Więc dlatego tego nie robię. Powiedziałem już wszystko na ten temat. Dobrze. Poprosimy teraz o naszego widza, który czeka ze swoim pytaniem. Halo? Halo, dobry wieczór. Z tej strony Tomasz z Poznania. Witamy. W pierwszej kolejności Krzysztofie serdeczne gratulacje za organizację kanału Zero. Dziękuję. A do pana Karola mam pytanie związane z rolą w 15 odcinku serialu 07 Zgłoś się, Skok Śmierci. Mhm. Jakie są pańskie wspomnienia związane z rolą właśnie w tamtym serialu, ze współpracą z aktorami, którzy występowali wspólnie z panem? To była rola bardzo wymagająca, bo związana również z umiejętnościami akrobatycznymi. Natomiast wiem, że nie tylko mnie, ale również wielu widzom zapadła bardzo mocno w pamięci. A drugie pytanie, które jeszcze chciałbym do pana skierować, czy będzie pan aktywny również w turniejach tenisowych w bieżącym sezonie? I czy będzie okazja spotkać pana w Szczecinie we wrześniu podczas turnieju artystów przy okazji Szczecin Open? No cieszę się, że pan pamięta i być może jest pan ze Szczecina właśnie, tak? Nie, jestem z Poznania, ale wielokrotnie obserwowałem pana podczas gry, podczas turniejów. Tak, tak. I wiem, że również tenis jest pańską pasją, pańskim hobby, podobnie zresztą jak moją. No tak, piękny sport, oglądam, wie pan, godzinami, śledzę to wszystko, co się dzieje. Tak, będziemy w Szczecinie. Takie są plany. Wiemy, że teraz jest kłopot, bo do takich dużych turniejów potrzebny jest sponsor, potrzebne są pieniądze, ale z tego co wiem, one będą i ten turniej są fantastyczny, uznawany za najlepszy turniej, to muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, najlepszy turniej challenge'owy na świecie. Taką dostał ocenę i to wielokrotnie, już chyba 3-krotnie uznano go za taki turniej na takim poziomie. Świetna organizacja, koncerty, jak pan wie doskonale, fantastyczna muzyka, plus poziom i miejsce takie troszkę, bym powiedział, mające taki klimat mało spotykany, ten stadion taki, fajnie się to wszystko tam ogląda. Tak, powinniśmy być w Szczecinie, będziemy też w Świnoujściu na takim turnieju w lecie. Jeszcze się szukuje parę takich tutaj niedaleko Warszawy. No mamy takie swoje turnieje od lat. To tak przyznam, że mobilizuje do sportu. Zawsze trzeba pobiegać, no żeby starać się wygrać. Każdy chce wygrywać. Sport genialny dla mnie, bo w każdym wieku można grać i mało. Ja w swoim wieku mogę 20-latka opędzlować, bo będę miał technikę, będę miał głowę inną, doświadczenie. On będzie szybciej biegał, ale ja będę miał więcej doświadczenia i śmiało mogę go ograć. A pan bardziej za Dykowiczem czy za Nadalem był zawsze? No chyba za Nadalem bardziej. No, w końcu się zgadzamy przecież. No to dobrze, tak, Nadal, szkoda go, że tak trochę mu się to zdrowie posypało. No ale może jeszcze tam będzie próbował, ale to jest ciężko. Te harpagony młode skaczą w tej chwili do oczu. Grają genialnie, Alcaraz gra genialnie. No ciężko, to jest na takim poziomie ten sport, że to się w głowie nie mieści. Ja kiedyś stanąłem naprzeciwko zawodnika, który serwuje ponad 200. Janowicz w Szczecinie miał rekord, zaserwował zdaje się 240. Jak Jurek mnie słyszy, to może mnie poprawi, ale to był wynik niebywały. Jak ktoś zaserwuje 200, to tak ja czekam z rakietą, żeby ten serwis odebrać, to ten serw się odbył. Ja dalej czekam, bo nie zauważyłem tej piłki w ogóle, gdzieś ona przeleciała. To są reakcje zupełnie inne i dlatego ta 30 w tej chwili no to tak troszkę limituje, bo potem rzeczywiście trochę już ten refleks i zdrowie już nie to. Ten poziom jest, ale niesamowicie wysoki. Dobrze, to jest to pierwsze pytanie, a drugie było związane z 07. Tak, tam rzeczywiście wykorzystałem te swoje umiejętności jeszcze cyrkowe, bo tam też był ten właśnie trapez, czyli palot. No i tam puszczam niby koleżankę Wencel, która ginie z tego powodu. Nie gram za dobrego charakteru, ale to mi się podobało nawet, bo ja lubię grać takich ludzi uwikłanych troszkę, że nie do końca takich pozytywnych jak Niewiński czy może Szajnowicz właśnie. To była ciekawa praca. Zresztą ciekawy serial w ogóle, bo to były takie troszkę początki. To 07 myślę, że też trochę przeszło do historii. Miałem okazję zagrać w takich filmach. Zacząłem od Labiryntu. Mówię o tej późniejszej formie. Już nie mówię o Kolumbach czy Polskich Drogach, bo to były kompletnie inne kina, inaczej robione. To były filmy robione kamerą niecyfrową, więc to były właściwie prawdziwe, normalne, fabularne filmy półtoragodzinne. Teraz to się zupełnie inaczej to realizuje, dużo szybciej, inaczej, inna technika. Ale ten 07 wspominam jako taką fajną przygodę. Rzeczywiście z kolegami się tam fajnie grało. Taka jedna ciekawostka mi przyszła do głowy, mianowicie postanowiłem, bo to był prawdziwy cyrk i tam jeszcze były zwierzęta i były tygrysy w klatce. Ja czekając na swoje wejście, to pamiętam jak dziś, mimo że wiele lat już minęło od tamtego momentu, ten tygrys miał taką jakąś, nie wiem, czy przyjemność, naturę, że łapami wciągał taką łopatę, na którą się podaje mu jedzenie. Jak tą łopatę mu tam ktoś podawał z tym jedzeniem, tą całą łopatę metalową zagarniał pod siebie. Ja byłem w okresie takim, w którym lubiłem sprawdzać swoją siłę fizyczną. Myślę, sprawdzać się z tym tygrysem, jak on jest silny. Czy ja dam radę zaoporować tą łopatę, kurczę, bo on tylko jedną łapą tak to robił. Więc tak się zaparłem nogami o klatkę, złapałem się za ten trzonek. No i dałem mu tę łopatę. No to jak pociągnął tę łopatę, to ja wjechałem tak, jak mnie czołg wciągnął do środka. Po prostu jakaś nieprawdopodobna siła tam drzemie w tych zwierzakach, której w ogóle nie możemy się w jakikolwiek sposób z tym nawet zmierzyć. Pomyślałem sobie, no spotkać takiego byłoby niefajnie. Tym bardziej, że on ma takie pazury jak my palce, więc jak przejedzie, to nas nie ma. Ale doświadczenie miałem fajne. Miłe wspomnienie w każdym razie i dobry okres taki, myślę, seriali, polskiego filmu. No ale już trochę lat minęło. Ale ten film się pojawia co jakiś czas. Powtarzałem go. A więc dzisiaj naszym gościem jest człowiek, który siłował się z tygrysem. No tak można powiedzieć. Ale przegrał. No tak, no, tutaj nie mówię, że wygrałem. Ale przyznam, że jak już jestem przy takich sytuacjach, wiem, że dziennikarze bardzo lubią sensacje. Teraz tych sensacji jak nie ma, to trzeba wyprodukować, żeby była, bo ludzie to uwielbiają. Taki tytuł siłował się z tygrysem. No kurczę, wszyscy klikną, prawda? Jak to było? Karol z tygrysem. No to jedna dziennikarka mówi, proszę pana, pan nie ma z wakacji jakiegoś takiego ciekawego zdarzenia? Ja mówię, proszę pani, nie mam, ale jak pani chce, to ja pani wymyślę. O, to będzie dobry pomysł. Proszę pani, płynę na desce, no i co? I proszę pani, widzę płetwę rekina. To akurat prywatnie była płetwa delfina, bo były, no ale ubrałem, że rekina, bo to podobnie wygląda, niech będzie rekin. No pewnie, a co mi zależy. No i co? No i proszę pani, on do mnie podpłynął, no i go zagryzłem. Poważnie? Ja mówię, nie, nie poważnie, ale jak pani chce mieć sensację, to niech pani napisze, że Karol zagryzł rekina. O, to będzie dobry pomysł, spróbujemy. No i napisali taką bzdurę. No i jak to wygląda? No źle wygląda. Pan chyba nie lubi kolorowych pism. Tak wyczuwam przez całą tę rozmowę, że pan ciągle szpilki wbija dziennikarzom pisemek kolorowych, ja pudelków i tak dalej. Co oni panu zrobili? Krzysztofie, myśli pan, że to są dziennikarze? Nie, ja tu jestem od odpowiadania. A, no co panu zrobili? A, no właśnie. Oni zrobili czasami trochę złego, że pisali rzeczy nieprawdziwe. Nie to, że mam jakąś taką zadrę, bo z niektórymi jestem w dużej sympatii, ale jeżeli ktoś wymyśla bzdury i tym karmi publiczność, która to kupuje i patrzy na mnie oczami, które te oczy widzą kompletnie co innego, widzą nieprawdę, to nie lubię kłamstwa, oszustwa, nie lubię sensacji. A w ogóle pan lubi polskie media dzisiaj? No, umiarkowanie. Właśnie za to, że są niewiarygodne. Wiarygodność. Myślę, że powoli odzyskujemy tę wiarygodność, że to, co ja mówię, patrzą teraz, jest prawdą. Jeżeli będziemy się umawiać, że mówimy, a prawda jest zupełnie w innym miejscu, to jest okropne dla mediów. To nam towarzyszyło. To niektóre media jeszcze to pozostawiają w takim stanie, że potem jak nagle coś się poważnego zdarzy, to nie będziemy wierzyli w to. Jak ciągle będzie ktoś mówił, że nam wojna zagraża, że już czołgi stoją, że już samoloty, że już to, że już tamto, mimo że jak wiemy, ta sytuacja nie wygląda za dobrze. Ale to pytam w tym momencie, bo powiedział pan coś takiego przed momentem, że odzyskujemy pewną wiarygodność w mediach, co jest jasnym komunikatem, że telewizja polska się zmienia po latach 8, teraz wygląda troszeczkę inaczej. Ale przecież bardzo wiele osób może postawić panu zarzut, że pan w pewien sposób zmiękczał to wszystko poprzez budowanie zasięgów telewizji polskiej. Jeśli pan się tak głęboko nie zgadzał z tym, w jaki sposób ona komunikuje się z ludźmi i jakie informacje wysyła do ludzi, no to ktoś może powiedzieć, to pan sprawiał, że ci ludzie w ogóle oglądali telewizję. Ale mnie oglądali. Oglądali kanał ulubiony. Może dzięki panu to był ulubiony ale kanał i zostawali na tym kanale. Jeżeli ktoś utożsamia mój program, który się pojawia w Dwójce i od początku w Dwójce się pojawiał, to ogląda program dwójkowy. To nie znaczy, że automatycznie musi przełączyć na TVP Info i oglądać od razu informacje, które są nieprawdziwe. O ile są nieprawdziwe, nie chcę tu wyrokować tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że starałem się zawsze tworzyć pewną niezależność, która była związana ze mną i z moim programem. Nie chciałem odpowiadać za telewizję i nie chciałem tej telewizji robić niczego dobrego, a niczego złego. Ale czy to nie jest łatwa wymówka? Nie robię telewizji, nie robię wiadomości, to nie ja odpowiadam za to, co w nich się mówi. Ja tylko mam program wcześniej. No można by tak powiedzieć. Tak, ja się zgadzam. Można tak powiedzieć, oczywiście. Ale trzeba, jakby ktoś chciał się nad tym zastanowić. Ja byłem z tym programem 30 lat. Już mówiłem, że przeżyłem paru prezesów, przeżyłem różnych premierów. I gdybym chciał za każdym razem zmieniać i nagle nie pracować, bo mamy taką władzę, albo pracować, bo mamy inną władzę, to bym w ogóle nie pracował, albo pracowałbym bardzo krótko i straciłbym to, co lubię i to, co ludzie lubią. To jest oczywiście problem, możemy na ten temat głęboko podyskutować, czy robiąc to coś, ale dając do zrozumienia, bo daję do zrozumienia, mówiąc to w tej chwili, co mówię i zawsze to mówiłem, że ja robię swoje, staram się być osobą niezależną i proszę nie traktować mnie jako przedstawiciela i myśli, czy też poglądów całej telewizji, bo ja za nią nie odpowiadam. Można też powiedzieć, że to jest wymówka taka właśnie, że to może jest niefajnie, że ja tam jestem. Ale skoro daję sygnał i wszyscy o tym wiedzą, włącznie z telewizją, że staram się być niezależny i robię swoją rozrywkę i celowo nie wchodzę w te polityczne układy różne i idące za tym wszystkie sprawy personalne i tak dalej, to ja się w tym czuję uczciwie, przyznam szczerze, i nie czuję się, że coś robię nie tak. Tym bardziej, że jak mówię, nie chodziłem z czekoladkami i nie prosiłem o cokolwiek nikogo, ani tamtą telewizję, ani obecną, ani przyszłą, ani tą, która była. Robiłem to niezależnie i dla siebie, i dla widzów. No tak na to patrząc, to rzeczywiście w wielu wypadkach mielibyśmy kłopot, bo gdybyśmy zerknęli na masę osób, które gdzieś pracowały, potem przechodziły do kogoś, już nie będę się odnosił do różnych szczegółów i faktów, to nie można byłoby tych ludzi ani przejmować, bo byli z kim innym, teraz przyszli do nas. Wie pan, to tak jak i z żonami, to była żona tego pana, ale potem nagle się stała naszą żoną. No to nie powinniśmy już się z nią żenić, no bo ona była z żoną kogoś, kogo nie szanujemy, albo kto miał inne poglądy polityczne niż my. To już za daleko, nie? No ale no, wie pan, ale może ona miała też, tak? A możeśmy za daleko weszli, może nie powinniśmy. Nie wiem, temat dość filozoficzny, ale wydaje mi się, warto to powiedzieć i mówię to głośno, że my mamy za to wpływ i bierzemy za to odpowiedzialność. I nie ma tak, że jak bijemy temu bardzo brawo, to musimy bić i tamtemu, albo że tamten nas za to nie lubi, bo byliśmy z tamtym za bardzo. Więc staram nie być z nikim, ale biorę za to odpowiedzialność i czuję się w tym albo dobrze, albo źle. Ja się czuję dobrze w tym i nie czuję niczego złego, aczkolwiek rozumiem, tak, że mając tego typu program w tej telewizji, która nie była przez kogoś lubiana, to nadawałem jej jakiś inny charakter, który może komuś się nie podobał. Można to tak potraktować. Tak, ja się z tym zgadzam. No dobrze. Temat ale co mam zrobić z tym? Miałem się wycofać? Nic, nie miałem. Po prostu chciałem zapytać. Nie, no dobrze, ale nie miałem się ochoty wycofać, bo nie uważałem, że powinienem nagle powiedzieć nie, ja z tym nie będę pracował, a z tym będę. Dzięki temu, że ja się wycofuję, to inni ludzie tracą pracę, nie mają z czego żyć, bo ja mam takie opcje lub inne opcje. Trzeba szanować wszystkich, z którymi pracujemy. To jest duża ekipa. Szanuję ludzi, szanuję pracę i szanuję niezależność, tak bym powiedział. Odbierzmy sobie ostatni dzisiaj telefon. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No to cieszę się, że wpadam jako ostatni. Kłaniam się wszystkim, panu Karolowi, Krzysiu tobie, Jarek z Wrocławia. O. No a jeśli z Wrocławia, no to pytam wprost o Wielkiego Szu. Było już takie pytanie? Kto zabił Wielkiego Szu? Było kto zabił. O Jezu, no toś... Nie, powiem właśnie panu, kto zabił, ale pana gorąco przywitam. Nie. Inne jest pytanie? No, tak, bo się nakładam chyba. Dobrze, ja miałem dwa pytania, ale pan Karol chyba już mnie uprzedził, że to jedno pytanie już mogę odłożyć, tak? Tak. Dobrze, pierwsze pytanie. Jakieś smaczki z samego filmu, układu między wami, aktorami, coś, co mogłoby takiego, co nie było omawiane. Pan tam zagrał fajną rulkę, ale bardzo znamienną, wyrazistą. Bardzo mi się ona podobała, zwłaszcza właśnie tutaj we Wrocławiu, w hotelu Nowotel. Tak, i jakieś smaczki. Ja uwielbiam ten film. Zresztą chyba być może każdy fan polskiego kina do roku 89. No ale jakby pan tutaj zaserwował kilka takich kilka takich smaczków. Byłbym wdzięczny właśnie relacji między panami, z panem Nowickim, z panem Niemczykiem. Byłbym ogromnie wdzięczny. Drugie pytanie miałem, już myślałem, że tutaj zaczaruję program na dobranoc, bo już minęła 22 i moje drugie pytanie było, czy pan w końcu powiedział, kto załatwił Wielkiego Szu. No dobrze. A do Krzysia jeszcze mogę? Czy tylko do pana Karola? Jasne, tak? Proszę. Krzysiu, posłuchaj, wysyłałem do ciebie kilka maili w charakterze takim humorystycznym. Miałem taką propozycję. Czy do takich maili doszedłeś, czy dopiero teraz odczytujesz te maile, które są ze stycznia? Trudno mi powiedzieć, bardzo wiele maili przelatuje niezauważone. A może masz dla mnie jakąś wskazówkę, żebym po raz trzeci wysłał, na przykład jako ostatnia szansa, na jaki adres, czy nie? Czy tylko dzisiaj się udało dodzwonić w ostatniej chwili, to może i trzeba spróbować maila jeszcze raz wysłać. Super, super. Na ten adres, co jest aktualny, tak? Tak, tak, tak. Dobra, czyli temat otwieramy, a tutaj chętnie teraz zamieniam się w słuch pana Karola, te smaczki, to byłbym wdzięczny, a muszę panu się pochwalić, albo wam muszę się pochwalić, no przeczytałem w końcu książkę, którą dorwałem, jest przepięknie napisana, klimat jest kapitalny, świetne uzupełnienie do samego filmu, tak przepięknie to jest opisane, że kto oglądał już serial, to kto oglądał sam film, to książkę się czyta po prostu wyjątkowo. Wyjątkowo, polecam serdecznie. No miło, że Wrocław, wie pan, bo ja wróciłem 2 dni temu z Wrocławia. Mieszkałem w tymże hotelu i tam mieszkam bardzo często, bo tam robimy z kolei Pierwszą Miłość, kolejny serial od lat już prawie 20. W nim biorę udział. I Wrocław stał się teraz taką... jakby to powiedzieć, no, takie miejsce może lepiej w ogóle produkcji filmowej, tak jak Łódź kiedyś była, to teraz wszyscy do Wrocławia latamy i tam się spotykamy w tym hotelu, w którym to powstawał Wielki Szu, gdzie był basen, którego już nie ma i wszyscy tak wspominamy i teraz parę dni temuśmy o tym mówili właśnie jedząc śniadanie i patrząc na ogród, w którym tego basenu już nie ma, ale to wspomnienie pozostało. To była wyjątkowa rzeczywiście taka produkcja. Wtedy Janek Nowicki był niesamowicie przygotowany do tego filmu. On był dla mnie takim mistrzem nie tylko w tym filmie, ale w ogóle aktorstwa, bo taka postać bardzo, bardzo wyjątkowa. Fantastyczne role i filmowe, i teatralne. I ten Janek, który tam był tak wpisany w tę rolę, w ten film. On ćwiczył te wszystkie triki, te wszystkie oszustwa karciane, pokerowe. Rzeczywiście grał to świetnie. Nie mówię już o Niemczyku, z którym miałem dużo do czynienia. To jest taki jeszcze jakiś fragment mojego życia, o którym się mało mówi, ale myśmy z Leonem się spotykali bardzo często w filmach niemieckich, NRD-owskich. On był gwiazdą, jak już użyję tego słowa, bo tak by można chyba powiedzieć w tym wypadku. Tam grał rzeczywiście we wszystkich filmach NRD-owskich, był bardzo znany w NRD. I myśmy też robili tam 2-3 filmy i mieszkaliśmy wszyscy w Poczdamie. Także znałem człowieka dobrze, postać niesamowita, Od noża w wodzie, wielka rola u Polańskiego wtedy. Taka postać, to byli aktorzy, myślę o Janku i Leonie, mający taką charyzmę, mają taką osobowość. To nie tylko było mówienie tekstu, to nie tylko było przekazywanie treści, które ktoś napisał w scenariuszu. Wtedy ludzie dawali tym rolom jakąś taką cząstkę siebie, swojej osobowości. Ten film taki był trochę zachodni. Myśmy mieli taki kompleks wtedy, że te kina amerykańskie tak trochę nas tam dołują, że są takie świetne, a my robimy taką swoją małą produkcję rzeczy mało ciekawych, ale myślę, że Wielki Szu wyszedł trochę ponad te ramy i to był świetny scenariusz, rzadko spotykany i trochę było w tym takiego kryminału, trochę było takiego półświadka, trochę innego życia, trochę filozofii takiej innej. i ten Wrocław i świetna obsada, jak powiedziałem, ci ludzie, którzy nadawali temu filmowi niesamowity charakter, plus reżyser oczywiście. Chciałoby się powiedzieć, szkoda, że ten okres minął, bo trochę minął. W tej chwili szczególnie seriale, które opanowały, raczej polegają na tym, że ciężko jest z osobowością tam wejść. Można oczywiście, ale gonimy... Wszystko jest plastikowe. Gonimy za tekstem, gonimy za przekazywaniem różnych treści. Jak nam się uda zrealizować jakąś scenę taką bardziej filmową, powtórzyć ją wielokrotnie, żeby było dobrze, żeby było ciekawie, żeby było osobiście, no to jest pewien problem. Gra dużo ludzi. To jest przetwórnia, bym powiedział, bardziej niż wytwórnia. Ale Wrocław stał się takim miejscem kultowym i zawsze wspominamy Wielkiego Szu, chociażby właśnie mieszkając w tymże hotelu, który kompletnie inaczej wygląda, ale stał się kolebką aktorską wszystkich ludzi, którzy tam przyjeżdżają do kina i wszyscy o tym pamiętamy. Także ta rola nie była za duża, ale ta końcowa moja cała gra w pokera odbywała się w Warszawie, jeszcze w hotelu Wiktoria wtedy, na placu teatralnym. To się też pozmieniało, ale to chyba pierwsze piętro i tam się... Znaczy odbyło. Hotel stoi, tylko teraz no tak, nazwa ale inna, tak? Inna nazwa, troszkę inaczej wygląda to wszystko. Ten palac teatralny trochę wygląda inaczej. Jakieś pomniki powstały różne. Tego nie było kiedyś tego. W każdym razie tam to się wszystko działo i myśmy tam zakończyli ten film śmiercią, o której nikt nie wie, kto to spowodował i ja tego panu nie powiem. Już mówiłem, że nie powiem, bo też nie wiem. Chciałbym wiedzieć, ale nie ma osoby, która by wiedziała. To był ostatni telefon. Jeszcze pytanie z czatu, także pytanie ode mnie, bo miałem to sobie wynotowane. O co chodzi z tą szkołą morską? Pan nie chciał być aktorem, tylko najpierw chciał być marynarzem? Czy tak? Tak. Ja marynarzem dlaczego? Że mieć dziewczynę w każdym porcie? Czy? Też przy okazji, ale trzeba pamiętać, że jak robiłem maturę i kończyłem szkołę, kiedy wyjazdy za granicę były skomplikowane. Trzeba było mieć wizy, paszporty, boże, dolary. Nie wolno było mieć dolarów. Można było mieć bony tylko oficjalnie. No i bycie marynarzem to było takie okno na świat. To była możliwość obejrzenia świata, zarobienia większych pieniędzy niż normalnie. Każda dziewczyna w porcie, to prawda. No takie, młody człowiek miał takie pomysły. No i przygoda przede wszystkim żeglarska. Ja też wyrosłem w rodzinie żeglarskiej. Jako młody chłopak nad Wisłą, pamiętam, to myśmy się bawili jeszcze w żeglarstwo. Na Wiśle się pływało żeglówkami. Omegi, nie Omegi. Mój kolega był mistrzem świata w kadetach. Pamiętam, taka najmniejsza klasa żeglarska. Nawet startowałem z nim na tym, jako załogant. Także miałem z tym żeglarstwem do czynienia trochę i takie marzenia o wielkim świecie, o pływaniu, o poznawaniu tego świata. I dlaczego w końcu nie? No bo to nie dla mnie, jak się okazało. Dlaczego? No bo po pierwsze nie lubię jak huśta. To jest podstawa. Nagle się okazało, że znoszę to fatalnie. Że jednak na morzu są fale. Że jednak na morzu są fale, czego nie przewidziałem. Bo ten Dar Pomorza, na którym spędziłem 2 miesiące, to była wielka przygoda. I taka męskie wejście w życie z dziecka spod mamusi skrzydeł. Nagle na Dar Pomorza, gdzie trzeba mieć ogolone włosy, gdzie się żyje, mieszka się podwieszonym w hamaku. No ostra szkoła życia. No i huśtanie, niedobrze człowiekowi się robi. Pomyślałem sobie, nie wytrzymam tego huśtania z powrotem takiego. Takie powolne huśtanie, okropne. No i tam te dziewczyny w porcie trochę przereklamowane. W portach tak się wydawało mi, że może to będzie taki długi pobyt. Człowiek młody, głupi, nie wchodziłem w to, ale Okazuje się, że w porcie to stara się statek być jak najkrócej, żeby tylko wyładować i z powrotem, prawda? Czyli ładne dziewczyny nie czekały wcale w porcie. Nie czekały. W tym porcie tylko rozładunek. Rozładunek i do domu, może trochę można było wyjść do jakiegoś klubu. To już lepiej zostać aktorem. No właśnie. No i to mi nie wyszło. Powiedziałem dziękuję bardzo, ale wcale nie zostałem aktorem od razu. Nie, to byłoby za proste. Ja jestem w ogóle techniczny. Myślę, że z tej rozmowy to wynika. Poszedłem na Polibudę, bo wydawało się, że jednak ta technika to będzie to. Notabene miało to trochę związek ze szkołą morską, ale już nie będę wnikał. Kobieta miała w tym swój udział. No i poszedłem na Polibudę, a nagle okazało się, że nie lubię geometrii wykreślnej, a całki, różniczki to nie moja zabawa. Gubiłem się w tym. I może gdyby nie ta kobieta, to tego teatru by nie było, ale to tak jakiś pomysł nagle, o którym nigdy nie myślałem o aktorstwie, nigdy w ogóle wydawało mi się, nigdy nie grałem w żadnych teatrzykach szkolnych, to nie była moja bajka w ogóle, wydawało mi się, że to taka niemęska zabawa. Sport, okej, tam tego. Jeszcze na WF-ie byłem w międzyczasie, ale też szukałem jakiejś takiej sportowej kariery. Przy tej mojej gimnastyce wydawało mi się, że może w tym kierunku pójdę. Trener, może coś. Rehabilitacja sportowa, lekarz. O, teraz by mi się przydało, bo wszędzie jestem połamany, porozbijany, to bym wiedział, jak się zrehabilitować. No ale to aktorstwo przyszło tak samo z siebie, taki pomysł. Przyznam, że moja nieżyjąca mama nie dożyła tego, że skończyłem tę szkołę, wątpiła, że nic z tego nie będzie, że jaki tam aktor ze mnie, że też to będzie nie wypał. Ale okazało się, że wypał i skończyłem i jakoś się dobrze w tym czuję i robię różne rzeczy. Ta cała wiedza przydała mi się i ta szkoła morska mi się przydała i Polibuda mi się przydała. Wszystko się przydaje. Im człowiek więcej wie, tym lepiej. Przecież to nie ma w tym wstydu. Więc myślę, że to się ułożyło akurat nieźle. No dobrze, to tak dopłynęliśmy do brzegu. Do brzegu tym naszym statkiem. No, miłe wspomnienia, miło się gada o tym wszystkim. Tak, to życie tak się... Trochę jest przypadków, ale powiem na końcu, że myślę, że gimnastyka mnie tego nauczyła, że jednak za tym wszystkim my jesteśmy. My decydujemy o naszym życiu. O naszych dzieciach, o tym, czy je mamy, czy nie. I nikt nie ma prawa nam w to wchodzić, decydować za nas. To jest nasze życie, my je sobie układamy według swoich norm. Ale jest jedna rzecz, musimy brać za to odpowiedzialność. Za to, jak to robimy, to nie jest bezkarnie. Jak już coś mamy, tak jak i z psem mówiłem, to musimy odpowiadać za tego psa, że go mamy. To nie jest zabawka, to nie jest chwilowe. Tak było też we wszystkim. Wiedziałem, że szukam czegoś, co będę lubił, że będę szedł do pracy z przyjemnością. To nie jest łatwe. Bycie aktorem też to nie jest zabawa taka fajna i wstawanie o 5 rano, latanie do Wrocławia w tej i z powrotem i granie po 12 scen jednego dnia i uczenie się na pamięć pół książki. To jest ciężka robota, naprawdę ciężka. Ale nie narzekam, bo to jest taka sportowa, dla mnie takie sportowe wyzwanie po prostu. No muszę to zrobić, nie muszę udawać, nie mogę udawać, że nie lubię, że coś. Muszę to zrobić. Ludzie na to patrzą, muszę być gotowy. Taki sport mnie tego nauczył. Musisz wyjść i zrobić. Bo w cyrku, jak nie zrobisz, to spadniesz, a jak spadniesz, to możesz się zabić. No, musisz to zrobić, koniec, nie ma tłumaczenia. Teraz mężczyźni nie mają takich cech, są bardziej tacy, a dobra, nie da, jak nie ja, to się załatwi, to coś będzie, może nie będzie. Nie mają takich męskich cech, takiego charakteru odpowiedzialnego za to, co robią i takiej twardości. Tak, trochę się odpuszcza. Trochę popatrzymy, jak wyglądamy na włoski, to jakieś kolczyki, to jakieś tatuaże, to przemalujemy się na zielono, już będę fajny. Nie, to nie będziesz fajny. To tylko jest to coś, co jest na zewnątrz. Ale żeby od środka się wzbogacić i brać za to odpowiedzialność, no naprawdę wiele lat trzeba nad tym pracować i pracować na serio. I wydaje mi się, na końcu powiem coś optymistycznego, że jak pracujemy, no to to są efekty. Jak popracujesz, włożysz w to pracę i zrobisz to solidnie i uczciwie, to wcześniej czy później twoje zamiary się zrealizują. Ale bez pracy, tylko tak po łebkach, żeby było... To niepopularnie tak dzisiaj mówić. Niepopularnie. Trudno, ale jesteśmy w programie, w którym się mawia rzeczy niepopularne. Zgadza się. No to no mówmy niepopularnie, ale jednak jestem za tym i wydaje mi się, że parę osób młodych może to weźmie do siebie, że ten taki połebkowy blefik leciutki jakoś tam będzie, przelecimy, coś zrobimy, nakrzyczymy, jak ta pani, co pan był uprzejmy ją gdzieś tam ośmieszyć i pokazać, że to lipa wszystko, że nieprawda. To ta lipa kiedyś wyjdzie, kiedyś nieprawda wyjdzie. Wcześniej czy później. A jeżeli pracujemy dobrze, uczciwie, to wcześniej czy później ktoś to zauważy i uszanuje i zawsze warto. Ostatnio Gazeta Wyborcza napisała, że skoro wierzę w ciężką pracę, to znaczy jestem konfederatą. Więc prawdopodobnie został pan właśnie konfederatą. To może zostałem. Tak, ale ja szanuję pracę i uczciwość i wydaje mi się, że na końcu to byłoby fajnym takim akcentem. Bo w sporcie, jak i we wszystkim, nie ma tak, że ile trzeba razy zaserwować, ile tysięcy piłek trzeba odbić, żeby zaserwować 200 na godzinę. Myślę, słaby nie jestem. Ile ja kombinuję, ile nasi koledzy amatorzy kombinują tych serwisów, ile lat gramy w tego tenisa i zaserwować 150 na godzinę to jest naprawdę już sukces. Myślę sobie, jak można 200? Jaką... Trzeba mieć 2 metry, to proste. Trzeba mieć technikę, technikę. Ale wprost też. No. Ale dziewczynki mają enę. Była małą dziewczynką, serwowała po 180, była najlepsza na świecie, a rączki miała delikatne. Technika, umiejętność. To jest, kurczę, coś, co mnie fascynuje i warto się nad tym pochylić. Jak ktoś to ma, to, no to trzeba wiedzieć, że ja to mam i można z tego być dumnym. Ja chciałem bardzo podziękować za to spotkanie. Chciałem podziękować widzom, którzy byli z nami, mimo że trwa fantastyczny mecz. Real Madrid-Manchester City w Lidze Mistrzów. Tak? W tym momencie jest 3-3. Ojej. Więc nieprawdopodobne spotkanie. Ja jestem bardziej kibicenista niż piłki, to się też przyznaję, ale okej, szanuję. Ale 3-3 to znaczy, tak, że się dzieje. Że dzieje, dobrze. I przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś chce, żeby ta rozmowa miała ciąg dalszy już face to face, na żywo, w Sopocie, to może wziąć udział w aukcji i za 400 zł kupić bilet na kolację charytatywną z dietami od Brokuła 19 kwietnia. Tak, tak, zapraszam, będziemy tam razem i myślę, że będzie to fajne spotkanie, a pomagamy rzeczywiście ludziom, którzy o takiej rozmowie, o marzeniach, o planach mogą tylko pomarzyć, ponieważ niestety choroba coś spowodowało takiego, że tam się znaleźli i jak można im pomóc, to staramy się jak możemy. Panie Karolu, bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Dziękuję. Dziękujemy naszym widzom. Dziękuję. Do zobaczenia. Państwu. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl